Dzień dobry, witam was serdecznie. Dzisiaj spotykam się z Piotkiem Nowosielskim. Piotku, co tam u ciebie? Cześć, cześć, dzień dobry, z tej strony Piotr z Just Join IT. O, wiesz, trzeba się jakoś dostosować do tej nowej rzeczywistości troszeczkę. Pewnie zaraz o tym więcej będę miał okazję opowiedzieć, jeżeli chodzi o rekrutację zdalną. Kubą Domareckim. Cześć, z Kubą Domerackim, Value Finance. No, mamy Proszę. dużo roboty, bo dzisiaj płynność, cash flow, prognozowanie to jest to, o czym wszyscy chcą rozmawiać. To jest super kluczowe. No i porządkujemy, porządkujemy, porządkujemy. Z Dawidem Bałut. Hej wszystkim. Firma Ignite, ponad 700 pracowników, zajmuje się bezpieczeństwem w tej organizacji, więc mamy teraz co robić, biorąc pod uwagę to, że każdy pracuje z domu na swoim sprzęcie, czy na naszym sprzęcie, ale zabieranym do sieci lokalnych, które niekoniecznie my kontrolujemy. Więc jest co robić, jest fajnie. Może niekoniecznie jestem przestraszony, ale podekscytowany tym, co się dzieje na pewno. To nowe wyzwanie. Okej. Podekscytowany. Dobra, słuchajcie, rzeczywistość się totalnie zmieniła. Piotr, z racji tego, że ciebie zaprosiłem jako specjalistę do rekrutacji zdalnych, powiedz mi, jak wasi klienci radzą sobie w nowej rzeczywistości? Jak wyglądają aktualnie procesy? Bo oczywiście na pewno jest rekrutacji znacznie mniej, bo większość było przyzwyczajonych do procesu offline'owego, ale może powiesz coś więcej, jak wyglądają w chwili obecnej rekrutacja u waszych klientów, ci, którzy nadal rekrutują, bo mają takie potrzeby? Okej, jeszcze niż odpowiem na to pytanie, tak, no obecnie, w obecnych czasach rekrutacja zdalna jest aktualnie jedynym sposobem na zatrudnienie potencjalnych pracowników, powiedzmy sobie szczerze, jedynym bezpiecznym i w zasadzie jedynym już obecnie dozwolonym sposobem na to, żeby w ogóle mówić o zatrudnieniu kogokolwiek nowego, także obecnie mieliśmy taki okres i mamy w zasadzie w dalszym ciągu taki okres 2-3 tygodni, gdzie firmy dostosowują się i przestawiają się na pracę zdalną, więc wiele organizacji mówi nam, że w tym momencie wstrzymują się z rekrutacją ze względu na to, że mają fokus po prostu na inne rzeczy. HR-y układają w firmach to, w jaki sposób ma wyglądać praca zdalna. I ten okres ostatnich 2 tygodni był rzeczywiście okresem takiej pauzy, jeżeli chodzi o rynek rekrutacyjny, z tego właśnie względu, że firmy po prostu musiały się nagle przeswitchować z dnia na dzień do zupełnie, zupełnie innej rzeczywistości. Także podejrzewam, że tak będzie wyglądało to do końca marca i w kwietniu dopiero okaże się tak naprawdę, które z firm będą miały otwarte procesy rekrutacyjne i je będą wznawiać, a które rzeczywiście w tym momencie będą z tym czekać, bo obecnie rzeczywiście, tak jak rozmawiamy z naszymi klientami, no to klienci podkreślają fakt związany z tym, słuchajcie, poczekajmy chwilkę, teraz jest fokus na odnalezienie się w zupełnie innej rzeczywistości, co oczywiście w firmach, które podejrzewam, tak jak Ignite jest w 100% rasowo firmą IT, no to jest to dosyć proste w pewnym sensie, ale są firmy, które działy IT, którego jakby segmenty IT są tylko pewnymi działami, gdzie tam nie jest to powszechne i to ta część IT nie jest dominująca na tyle, żeby rzeczywiście kłaść na to taki duży fokus. Tam to trwa trochę dłużej i tam też jest to zamieszanie zdecydowanie większe. Więc tak naprawdę w tym momencie możemy mówić właśnie o okresie pewnej pauzy, do czego też widać, że się inne portale pracy dostosowują, tak? Mówimy tu i od Pracuja przez Elixa czy przez nas, także tutaj każdy obserwuje to, co się dzieje na rynku. No i oczywiście każdy zadaje sobie pytanie podstawowe, jak długo będziemy tkwić jeszcze w takiej sytuacji, w takim zawieszeniu, jak obecnie, prawda? To jest też dosyć istotne pytanie, na które nikt nie zna odpowiedzi tak naprawdę. Więc tak wygląda to na chwilę obecną. Jasne. Na przyszłego live'a zaproszę epidemiologów, żebyśmy mogli bardziej poważnie o tym porozmawiać. Natomiast Kuba, pytanie teraz do ciebie, jak firmy, z którymi wy współpracujecie, dostosowują się finansowo do nowej rzeczywistości? Bo to jednak bardzo ważny element w działalności wszystkich podmiotów. Kluczowy, kluczowy. Tak naprawdę kluczowe w mojej ocenie jest to, żeby po pierwsze... Zacznijmy od tego, że to jest klasyk co do koniunktury. Koniunktura zawsze się zmienia i jak gdyby z naszej perspektywy nie jest to tak super ważne, co się wydarzyło. No bo dzisiaj to był koronawirus, który ściął wszystkich z nóg. To mógł być kryzys na Bliskim Wschodzie, to mógł być problem z dostarczeniem ropy.
z perspektywy ekonomiczno-finansowej to nie jest tak dramatycznie ważne, bo i tak czuliśmy, że coś może pójść nie tak i tak co parę lat z perspektywy gospodarki coś dramatycznie idzie nie tak i dlatego czas na układanie finansów, czas na porządkowanie finansów najlepszy był 3-2 lata temu, kiedy wszystko było dobrze, kiedy wszystko super żarło, kiedy wszystko pięknie rosło, lub pilnie teraz. Bo to, co się wydarzyło, no to ci nasi klienci, którzy mogli, zrobili taki potężny cash pooling, to znaczy wszyscy jak gdyby zbierają kasę do siebie i trzymają kasę obiema rękami. To oczywiście z perspektywy pojedynczego przedsiębiorcy jest super dobre, super bezpieczne, natomiast tak empatycznie patrząc na gospodarkę, no to jest super złe, bo nie możemy sobie nawzajem jako ludzie zrobić nic gorszego, niż zrobić taki potężny cash pooling, no bo jeżeli mamy być szczerzy i naprawdę gdzieś tam uczciwie nam zależy na wspólnej gospodarce, wspólnym dobrze, no to musimy wydawać, ponieważ tylko wydawanie, jakby to dziwnie nie brzmiało, posuwa gospodarkę do przodu, napędza jak gdyby cały ten mechanizm. Więc spotykamy się z takimi prośbami, okej, to zaplanujmy co dalej. Natomiast nie da się tego zrobić z środy na piątek, mniej więcej, ponieważ dobre zaplanowanie rzeczy wynika z głębokiego zrozumienia historii. Bo oczywiście można pociągnąć jakiś typ planów, ale on niewiele znosi do biznesu. Więc podstawą jest dobre zrozumienie historycznych cyfr i przygotowanie sobie danych, które zasilają decyzje, które są wysokiej jakości. I teraz znowu widzimy dużo prognoz, dużo podejść do finansów i uważamy, że jest tak, że przedsiębiorca, founder, CEO ma niewyobrażalną dobrą intuicję. Niewyobrażalnie dobrą intuicję i to ma każdy founder. To jest jak gdyby natywna cecha każdego foundera, któremu biznes rośnie. I nasza rekomendacja jest taka, że nie należy korzystać ze słabych cyfr, bo ta intuicja jest bez porównania lepszym źródłem decyzji niż błędne cyfry przygotowane pobieżnie, nieprecyzyjnie, nie schodzące się do jednego, w sensie jak gdyby nie sumujące się do pewnych sum kontrolnych, które pozwalają ci stwierdzić, ok, po tej przekonaniu mi się zgadza, po tej przekonaniu mi się zgadza, w pionie poziomie mi się zgadza, mogę podejmować decyzję. Więc lepiej jest albo podjąć decyzję na intuicji, którą masz, bo od lat to budujesz, bo jesteś w stanie na odwrocie koperty policzyć tak naprawdę, ile kosztuje cię rekrutacja jednego programisty, ile do tego kosztuje cię promocja, ile wewnętrzny HR, wewnętrzne działy i z grubsza jesteś w stanie sobie to super wyobrazić, bo tak myślę, że Piotr zbudował tą firmę od totalnego zera i tak samo jak Dawid budował swoją firmę, którą zarządzał dotyczącą bezpieczeństwa, super znali swoje koszty i czuli je, bo naprawdę dobry przedsiębiorca czuje koszty. Ale teraz, jeżeli chcesz pójść głębiej, to musisz naprawdę bardzo dobrze i profesjonalnie rozłożyć sobie historię i zrozumieć, co się w niej wydarzyło i skąd przyszły te cyfry. I dopiero jak zrozumiemy historię, zaczynamy prognozować. I dopiero z tego prognozowania wychodzimy na ten wielki cashflow, o którym tak wszyscy chcą rozmawiać. Ale cashflow jest najbardziej finalnym etapem. Cashflow jest po dokładnym zrozumieniu cyfr, po policzeniu rentowności, później wchodzą nam rozrachunki, czyli jak gdyby płacimy później, dostajemy kasę później i dopiero schodzimy na cashflow, który gdzieś tam wchodzą powoli inwestycje. Ale to jest bardzo późny etap. Oczywiście teraz w tej sytuacji, no jak gdyby staramy się maksymalnie szybko klientów lądować, znaczy staramy się, żeby to trwało 2-3 tygodnie do miesiąca, żeby je poznać. Oczywiście robimy tak, żeby było dobrze, a nie tak, żeby było idealnie. No ale podstawą, jeżeli ktoś chce zrozumieć, jeżeli ktoś chce zaprognozować cyfry, to najpierw musi zrozumieć historię, wziąć dane historyczne, sprawdzić, czy one są dobre, czy się zgadzają. Najlepiej mieć dwa niezależne miejsca, dwa niezależne źródła. Księgowość jest super źródłem danych. I to jest cały problem księgowości, że ona jest fenomenalnym źródłem danych, ale jakość rzeczy, które oni od siebie wysyłają, są tak zwane unreadable. Nie jesteś w stanie zrozumieć, o co chodzi w tych danych, bo standard ich, jak gdyby, sposób procesowania danych jest bardzo dobry, standard jak gdyby wyświetlenia jest dramatyczny. I teraz te dane, jak umiesz, albo jak się trochę przyłożysz i naprawdę porządnie pogrzebiesz, to jesteś w stanie przekuć na jakościowe dane, no bo nie bierz danych ze swoich systemów, bo to są dane percepcyjne, to są dane,
niedomykające się. Jeżeli masz spółkę, to dane z księgowości dadzą ci pełne zrozumienie tego, co się dzieje. Bo one są, tam żadna złotówka nie może nigdzie zniknąć, bo tak działa system pełnych ksiąg. I później dopiero z tego zaczynasz robić prognozę na przyszłość. Ze zrozumienia forecastujesz na początku rachunek zysków i strat i później dopiero korygujesz go do cash flow. Więc to się dzieje teraz. Okej, okay. A jeszcze pogłębiając tego, co sądzisz o powiedzeniu, które jakby pochodzi od Warrena Buffetta, że akumuluj w trakcie tego, gdy gospodarka jest napędzona, a wydawaj, inwestuj w tym momencie, gdy jest kryzys. Co sądzisz o takim podejściu? To jest jak kupowanie profesjonalnego roweru, jak jesteś początkującym. Okej. Okay. Tak, jeśli umiesz. Gdyby, to jest pro tip, to nie jest taki basic tip, w sensie jak gdyby, to, bo trzeba tą radę dokładnie zrozumieć, w sensie nie do końca możesz sobie pozwolić akumulować, kiedy jest wzrost, bo wzrost generalnie powoduje, że wszystko żre, więc jak gdyby trzeba rosnąć, trzeba z tego korzystać, trzeba iść dalej, ale tak, w sensie na bardzo dużym zdroworozsądkowym, bo nie ma nic bardziej niszczącego dla firmy i to jest taki generalny fakt finansów korporacyjnych, jak nadmiar gotówki i brak długu, bo to są dwie rzeczy, które niewyobrażalnie firmę rozdaniewiają. I paradoksalnie, jeżeli chodzi o taki business fitness albo taki operacyjny fitness, jak gdyby, żeby być ostrym, to nie możesz mieć za dużo gotówki, bo ona zawsze podświadomie cię będzie rozleniwiała, a zawsze będziesz przez to wolniejszy. Co więcej, rekomendujemy pewną małą ilość długu, który dodatkowo robi taką formę presji psychicznej i spina tą firmę w taką fajną, zwartą całość. Więc akumuluj, ale z boku, tak żeby cię to nie rozleniwiało i wydawaj, kiedy dołek zaczyna iść w górę, jak gdyby nie łap spadających noży. Pozwól im spaść. W sensie okay. Nie ma sensu łapać spadających noży, bo nie wiesz, jak daleko polecą. Okay. Tak jak nie widzieliśmy w 2009 roku, tak nie wiemy dzisiaj do końca, dokąd polecą. Jasne. W mojej ocenie mamy dużą histerię, bo mi się, to jest moje prywatne zdanie, nie jestem epidemiologiem, ale zakładając maskę, myjąc ręce, możemy iść do roboty. W sensie, jak gdyby naprawdę można cisnąć tą gospodarkę, mądrze alokując pracę, kto może wychodzić, kto nie, naprawdę moglibyśmy. Ta gospodarka nie ma prawa stać, ona nie może stać. No, jak gdyby to jest dla nas, wydaje mi się, równie zło jak koronawirus. Nie wiem, co wy o tym myślicie. Mam podobne zdanie. Zanim przejdę do Dawida, chciałbym zachęcić was do zadawania pytań, bo tutaj śmiało osoby, które wybraliśmy na ekspertów, czekają też na pytania od was. Czy chcecie porozmawiać o rekrutacjach zdalnych, jeżeli macie problemy z rekrutacjami, czy o tworzeniu ekosystemu do pracy zdalnej, czy właśnie o cashflow, o którym rozmawia Kuba. Dawid, słuchaj, powiedz mi, jak można w takim razie dość szybko, bo jednak niektóre organizacje zostały zmuszone, jak można dość szybko przystosować firmę, która całkowicie działa offline'owo, żeby zaczęła działać w środowisku, gdzie wszyscy pracują zdalnie? Wiesz co, to jest super wyzwanie, dlatego że jest kontekstowe i zależy od tego, jaką masz firmę. Tak jak Piotrek wspomniał wcześniej, ja mam ten komfort, że ja mogę się cieszyć współpracą z ludźmi, którzy znają systemy IT, potrafią posługiwać się narzędziami na co dzień, więc dla mnie wdrożenie ich w procedury bezpieczeństwa, bezpiecznego zarządzania swoją codzienną pracą, kiedy są w domu, w kawiarni, gdziekolwiek, jest o wiele prostsze niż w sytuacji kogoś, kto musi najpierw wdrożyć pracownika w używanie jakiegoś programowania, a później jeszcze dorzucić jako pakiet nowych informacji tą kwestię bezpieczeństwa. Więc to jest super skomplikowane dla niektórych organizacji, dla niektórych to jest kwestia kultury organizacyjnej i tego, jak do tego podchodzimy. Jak wiesz, jak mieliśmy naszych kilka spotkań odnośnie pracy zdalnej, dla mnie jest kilka takich filarów, które są naprawdę kluczowe dla sukcesu modelu pracy zdalnej. Pierwszy to będzie najważniejszy dla mnie. I sądzę, dla każdego, kto to zaniecha przez wystarczającą ilość lat, to stanie się najważniejsze, to temat zdrowia psychicznego i fizycznego. To jest super istotne. Jeżeli ktoś nie miał doświadczenia w pracy zdalnej i nie wie, jak się w ten sposób zachować, to potrzebuje jakiegoś przywództwa, potrzebuje kogoś, kto poprowadzi te osoby do sukcesu, jednocześnie pilnując, że będą zdrowe i nie wypalą się w tym okresie, który jest stresujący. I ta praca zdalna
sama w sobie dla nowych ludzi często jest stresująca w obecnej sytuacji, gdzie ludzie są zestresowani i sfrustrowani tym, co się dzieje na świecie, czy innymi dynamikami społecznymi, które dzieją się w ich domu, czy z ich znajomymi. Ten poziom stresu i frustracji i paniki może być jeszcze wyższy, co utrudnia przyswajanie nowych informacji. Drugim takim aspektem dla mnie istotnym jest pilnowanie oczywiście produktywności. Chcemy, żeby osoby były produktywne najbardziej jak mogą być. Wiele firm popełnia ten błąd, że bardzo szybko oczekuje od ludzi 100% produktywności. I nie rozumiejąc tego, że tą żabę trzeba gotować, nie wrzucić do gorącej wody, sami strzelają sobie w stopę. Bo później, kiedy ci ludzie wrócą do firmy, ostatnie czego chcesz, to żeby pracownicy stwarzali pozory bycia super produktywnymi przez kilka tygodni pracy zdalnej, a później wrócili totalnie wypaleni i super zmęczeni do pracy, kiedy to wszystko minie. I trzecim takim aspektem mamy zarządzanie zdrowiem, produktywność. W kontekście kontrolowania procesów biznesowych w firmie, ale także produktywność indywidualna. Jak ty możesz sobie dopasować swoje stanowisko pracy i swoje środowisko? Mamy sporo osób w naszej branży IT, na pewno młodych, które nie mają, nie chcę nazwać tego obciążeniem, ale w tym kontekście to jest obciążenie dla twojej produktywności, jeżeli masz w domu rodzinę, która z tobą przebywa, bo też podlega kwarantannie, to takim osobom, które są młode, naprawdę bardzo łatwo jest, moim zdaniem, przenieść się na ten model pracy zdalnej przy odpowiednim przywództwie, po prowadzeniu, przy odpowiednim zarządzaniu i otrzymaniu wystarczającej ilości wiedzy, bazy wiedzy podzielonej przez wewnętrzne działy w firmie i wspierającą kulturę organizacyjną, względem osób, które są bardziej zaangażowane w swoje życie prywatne. Jeżeli ktoś jest w domu i jest singlem i mieszka w kawalerce, jeżeli nawet będzie pracował na kanapie przez kilkanaście dni, nic się nie stanie. Może to zrobić. Jeżeli ktoś ma dwójkę, trójkę dzieci w domu, ma partnerkę, partnerkę w domu, chce się skupić na czymś i jednocześnie ta praca wymaga kontaktu z innymi osobami w pracy, w wideokonferencji, audiokonferencji, to może być bardzo stresujące. I trzeba zwracać uwagę na to, jak można przygotować sobie to środowisko pracy, żeby było produktywne i komfortowe, żeby to też nie odbiło się na zdrowiu twojej rodziny, bo wtedy wpadniesz w taką spiralę super negatywną. I jak patrzę na to, co się teraz dzieje w kontekście pracy zdalnej, to bardzo interesuje mnie to, jaki będzie miało to wpływ na zdrowie społeczeństwa długoterminowo i w kontekście szczególnie takim zawodowym. Dlatego, że jeżeli teraz ludzie są sfrustrowani, może jeszcze teraz nie, ale zaczynają być sfrustrowani tym ograniczeniem wolności, które jest narzucone, i to jest w porządku, ja to szanuję, tego nie kwestionuję, tylko mówię o stanie rzeczy. Ludzie będą sfrustrowani tym, co się dzieje, będąc ograniczeni, zmuszeni do zmiany swojego stylu życia, mają jakiś poziom stresu, agresji, negatywnej energii, nazwijmy to w ten sposób. I każdy z nas na jakimś stopniu to ma. Teraz komunikując się zdalnie, widząc emocje drugiej osoby, bardzo łatwo jest odebrać czyjeś intencje w swój sposób, nieadekwatne. Więc wtedy, komunikując się w pracy, pojawia się jeszcze kolejne napięcie, które my bardzo łatwo, niestety, możemy rozładować na członków rodziny. I jeżeli wtedy pojawi się toksyczna jeszcze sytuacja w domu, to z kolei jesteś w tej spirali, nie będziesz super pozytywną osobą dla kolegi z pracy, czy koleżanki z pracy, którzy teraz czegoś od ciebie chcą, czy cię potrzebują, jeżeli przed chwilą miałeś ogromną kłótnię. Więc bardzo istotne jest, żeby wcześniej zacząć myśleć nie tylko o tym, jak być najlepszym pracownikiem na świecie, ale jak nadal pozostać dobrym i zdrowym człowiekiem, bo zdrowe życie prywatne pozwala ci długoterminowo zapewnić sobie naprawdę fajne życie zawodowe. Okej, tak się zastanawiam, bo to jest ciekawe, Dawid, co mówisz. Oczywiście obecna sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, jest takim zaskoczeniem dla wszystkich, że no, nie ma się co oszukiwać, że trudno jest, żeby ktoś sobie pewnie te rzeczy przygotowywał. Dlatego ja sam widzę, że wśród prawie 60 osób, które pracują w zespole IT, są osoby, które się cieszą z tego, że to jest praca zdalna, bo po prostu pracowały wszyscy, bo pracowali wcześniej zdalnie, na przykład część zespołu IT. Są też osoby takie, które no, łakną tego kontaktu z drugą osobą i po prostu nie mogą już wysiedzieć w chacie, po prostu jest dla nich to po prostu psychicznie tak dołujące, że nie wiedzą, co zrobić, już chodzą po prostu po ścianach. Natomiast kwestia jest też taka, że no dużo, na pewno, moim zdaniem też dużo zależy od naszej osobowości. Są ludzie tacy, którzy wręcz uważają tą sytuację jako korzyść pod tym kątem, że w końcu praca zdalna nie będzie czymś na zasadzie nice to have, że tak powiem, tylko będzie takim defaultowym featurem
jeżeli chodzi o pracę, bo my dopiero jesteśmy w domach 2 tygodnie, a już widać, że następuje pewien shift w organizacjach i też widzimy to, że bardzo wiele organizacji, które wcześniej w ogóle nie myślały o pracy zdalnej, nagle muszą się na to przestawić. Wiele organizacji, które się z tym ociągało, nagle widzą, że dobra, robimy to. No i po tym całym kryzysie wiele organizacji twierdzi, że w sumie nie muszą pracować z biur, że to im po prostu wystarczy. I po prostu tak jak obecnie w pewnym sensie praca zdalna jest czymś na zasadzie takiego benefitu w ofertach pracy, co my obserwujemy, gdzie firmy mówią, ok, jeżeli chcesz, to możesz pracować zdalnie jeden dzień w tygodniu. Tak wydaje mi się, że po obecnej sytuacji, jeżeli ona będzie trwała dłużej, a wszystko na to wskazuje, że ona będzie raczej dłuższa niż krótsza, to być może nastąpi też zmiana pod tym tytułem, że praca zdalna to będzie coś takiego normalnego, oczywistego i coś, co będzie czymś normalnym. Nie będzie sytuacji takiej, w której człowiek, który chce pracować zdalnie, będzie się musiał krępować i będzie musiał gdzieś bardziej do szefa i pytać się o to, czy mogę wziąć pracę zdalną, słuchaj, nie? Tylko będzie tak, że jeżeli ktoś się będzie źle czuł, po prostu weźmie pracę zdalną i się nie będzie musiał w tym w żaden sposób kitrać, nie będzie miał z tego powodu głupio, czy nie będzie musiał przychodzić do pracy z zapchanym nosem i ewentualnie zarażać innych, prawda? Więc wydaje mi się, że taka zmiana nastąpi, plus tak naprawdę bardzo dużo właśnie pomaga albo przeszkadza to, jacy jesteśmy, czy też jaki mamy styl w ogóle. Bo ja na przykład jestem takim człowiekiem, który potrzebował czasu, żeby się dostosować do tej sytuacji. Pierwszy tydzień mój na pracy zdalnej to nie był najbardziej produktywny tydzień mojego życia. Nie będę tutaj oszukiwał, gdzie my poszliśmy pracować zdalnie jakoś w piątek, zaraz w ten piątek, kiedy zostało ogłoszony gdzieś tam ten stan epidemiczny, więc my już w czwartek podjęliśmy tę decyzję, mieliśmy spotkanie całej firmy i stwierdziliśmy, że idziemy pracować zdalnie do końca marca, no ale teraz wiadomo, że nam się to wszystko przedłuża. Natomiast no, będą ludzie, dla których praca zdalna to nigdy nie będzie to po prostu, bo muszą zobaczyć drugą osobę, muszą posiedzieć sobie z kimś. Natomiast wydaje mi się też, że praca zdalna, jak sobie ją poukładamy, może być na maksa produktywna, szczególnie jeżeli robimy pracę, która wymaga intensywnego myślenia, tak jak Kuba, Dawid, wy pracujecie na liczbach, na kodzie, trudno byłoby wam, podejrzewam, być na maksa wydajnym, pracując w open space, gdzie jest 15 różnych osób, które cały czas non stop gadają i wydaje mi się, że wiadomo, trzeba się spotykać z ludźmi, natomiast jest tak, że po prostu jest pewna praca, która jednak wymaga tego, żeby rzeczywiście się skupić i po prostu siedzieć na tyłku i po prostu robić swoją robotę. I myślę, że praca zdalna w sytuacji takich zadań ścisłych może w zasadzie pomóc i słyszałem od wielu firm, może od wielu to jest nadużycie, ale słyszałem od, bo sam robiłem live'a 2 dni temu z Polskim Programem Stanie ze Świata, gdzie zaprosiłem Łukasza, który ma firmę Archonan w Singapurze i zatrudnia też wiele osób zdalnie, ale większość firmy mimo wszystko była w biurze, bo lubią pracować w biurze, bo ludzie na przykład w Wietnamie lubią się po prostu spotykać, ale on mówi, że jeszcze nigdy tak mocno im nie podskoczyła produktywność wykonywania tasków, jak właśnie w sytuacji, gdy wszyscy nagle poszli na pracę zdalną, więc no jestem, ja osobiście i my jako Just Join IT czy Rocket Jobs obserwujemy to, jak firmy będą się adoptować do tej sytuacji. Póki co nie widzimy jakiegoś znacznego od razu przejścia do wrzucania ofert pracy zdalnej. Obecnie oferty pracy, które firmy publikują, to są oferty pracy z informacją o rekrutacji zdalnej. Ale no wiecie, to jest dopiero 2 tygodnie, już widać, że wiele rzeczy nam się w głowie zmienia, co dopiero będzie, jak będziemy tak siedzieć jeszcze 1,5 miesiąca. Tyle tak ode mnie. Ja się jeszcze totalnie z tą zgadzam, wiecie, z tymi punktami. Okej, to dobra, proszę. No śmiało, bo ja mam większy wywód, więc jeżeli coś rzucić, to śmiało. To dwie rzeczy, które moim zdaniem z perspektywy ekonomicznej są ważne na bazie waszych wypowiedzi. Po pierwsze, Dawid, jest piękne moim zdaniem to, na co zwróciłeś uwagę, czyli to zdrowie psychiczne, bo znowu wracając do tego, do początku mojej poprzedniej wypowiedzi, koniunktura się zawsze zmienia, zawsze. Ona rosła, teraz leci w dół, ona będzie znowu rosła.
ci, którzy przetrwają najbliższe pół roku do 12 miesięcy, bo mniej więcej taką mamy widoczność na jakiś potencjalny kryzys, będą mieli szansę odbudować swoje biznesy potężnie. Więc dzisiejsze zajechanie się w kryzysie to jutrzejszy brak wzrostu. Więc to na pewno jest rzeczą, o której trzeba super bardzo pamiętać, bo jutro będzie inne i jutro... Dzisiaj nie jest super, ale to nie będzie trwało wiecznie. Tak jak tamto dobrze, powinniśmy byli wiedzieć, że nie będzie trwało wiecznie. Więc to jest pierwsza rzecz. A druga, nawiązując do wypowiedzi Piotra, jakby tak spojrzeć trochę szerzej na problem pracy zdalnej. No bo zastanówmy się, że naprawdę zaczniemy pracować zdalnie, będziemy budowali efektywne firmy w tym modelu. Odchodzą nam koszty biura, odchodzą i parę takich kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury, która jest trudna, która jest bardzo kosztowna. Ale spójrzmy jeszcze kawałek dalej. To znaczy załóżmy, że naprawdę przyjęliśmy możliwość pracy zdalnej. Czyli nagle możesz się wyprowadzić z centrum miasta i zamieszkać na jego obrzeżach. Jedyne, czego potrzebujesz, to jest dostęp do szybkiego łącza. I nagle spadają ci koszty kredytu hipotecznego. Nagle spadają ci koszty zakupu nieruchomości. Nagle spadają ci koszty życia, bo możesz żyć w mniejszych, rozproszonych aglomeracjach. Spadają ci koszty dojazdu. Spadają ci koszty samochodu. Spadają ci koszty leasingu. Więc jak gdyby wpływ na ogólną kondycję gospodarczą, moim zdaniem globalną, może być dramatycznie duży, ponieważ jest taka ilość, jesteśmy skupieni w miastach, zjawisko dojeżdżania na dziewiątą jest totalnym hardkorem. Warszawski Mordor jest na to przykładem. Jak gdyby, no, niektórzy rozważają jak gdyby zmianę pracy, jak mają pracować. Ja akurat, ja powiem wam szczerze, miałem 2 lata kariery na Mordorze, no i byłem co drugi tydzień w robocie. Co drugi tydzień? Ale w sensie co drugi tydzień jechałeś tam i siedziałeś tam tydzień, nie wracałeś do domu? A powiedzcie, każdego wieczoru miałem taką rozkminę. Znowu jutro godzinę będę jechał, a to biurko nie jest złe, w sumie jak się za swoje żaluzje nie świeci, jakby dać poduszkę, da się wyspać, nie przesadzajmy. Te congestion, to nagromadzenie ludzi jest dramatem, ale też zobaczcie, jakie to gigantyczne koszty dla nas generuje. Jak gdyby 2 godziny dziennie tracone na dojazd, sfrustrowany, latem, spocony, w tramwaju, zmęczony. Już dojeżdżasz na 9. Podkaściki, muzyka? No tak, jeżeli wiesz, gość akurat ci barkiem nie wyciąga słuchawki z ucha, bo stoi tak blisko w warszawskim metrze 9. No bądźmy realistami, jak to wygląda. Więc ekonomiczne skutki mogą być hiperpozytywne, w mojej ocenie. Piotr, jest tego doszło do tego, co Piotr powiedział wcześniej. Ja wychodzę z założenia takiego, że jako freak produktywności i optymalizacji wielu rzeczy, dla mnie super ważne było, żeby zobaczyć, jak mogę wykonywać swoją pracę skuteczniej, jakbyś bardziej produktywną osobą. I okazuje się, że niektóre stanowiska rzeczywiście możesz fantastycznie zoptymalizować przez przejście do pracy zdalnej. Jeżeli jesteś programistą, bardzo często możesz być super bardziej produktywny. Szczególnie, jeżeli jesteś na stanowisku takim individual contributor, jesteś osobą, która jest ekspertem w czymś i zajmuje się tym w skali całej firmy i nie potrzebujesz jakiego kontaktu z ludźmi codziennego, ale potrzebujesz kontaktu z systemami, to praca zdalna w wyciszeniu, praca głęboka, możliwość stworzenia swojego środowiska pracy jest genialna. Każda godzina może być produktywna, później zajmuje się czymś innym. Jeżeli ktoś jest freakiem produktywności, może z każdej doby wyciągnąć tyle, co pracownik siedzący 9-5 i spędzający czas na dojazd do pracy, jeszcze będąc rozproszony, zrobi w tydzień. Można zrobić to w jeden dzień. To się zdarza, tego typu sytuacje. Już nie mówię nawet o takich aspektach jak twoje przemęczenie poznawcze. Jeżeli masz tyle stymuli od samego rana, bo musisz gdzieś wychodzić, musisz się czymś zajmować, musisz pilnować wielu rzeczy organizacyjnych, żeby dotrzeć do pracy, jesteś rozpraszany w trakcie pracy, więc zużywane są twoje możliwości poznawcze na ten dzień, to wtedy jakość twojej pracy też może nie być super efektywna. Natomiast mamy stanowiska liderskie, menedżerskie, które w dużych organizacjach nie do końca zaskoczą. Jeżeli mówimy o takich stanowiskach menedżerskich, cyferkowych, pewnie to też jest super. Jeżeli mówimy o takim wizjonerskim przywództwie, czy prowadzeniu ludzi w jakimś spójnym kierunku, jednak ten aspekt emocjonalny, interakcja ludzka,
dotyk skóry, spojrzenie oczu, będąc blisko, jest super wartościowe. Jest, więc to ma wartość. Fajną tak. Macie firmę. Jeżeli podajesz komuś rękę, a to raczej masz wywołane większe emocje, więc właśnie dlatego Dawid pracuje zdalnie. Nie pozwalają mu wchodzić do biura. Nie, oczywiście piątki komuś na żywo, uśmiechnięcie się wygeneruje w tobie więcej. To już brzmi lepiej. Niż wysłanie rączki na Slacku. Więc tak, dotknięcie człowieka jest czymś innym. Nie mówię tak o dotknięciu, może rzeczywiście, bardzo często mapuję słowa z języka angielskiego, więc takie dotknięcie, wejście w interakcję niekoniecznie znaczy, okej, będziemy się płakać teraz, jak przychodzimy do biura. Nie, absolutnie nie. To nie wyskoczył z hashtagiem mitu. W każdym razie ja muszę przyznać, że ja mam tak, nie wiem jak wy panowie, ale mnie obecnie, z racji tego, że zazwyczaj moja praca nie opierała się nad siedzeniem przy kompie non-stop, no to, bo miałem różne spotkania, meetingi, to teraz, jak ja siedzę dosłownie cały czas przed komputerem od rana do 18 powiedzmy, to jestem tak wypruty, że już po 18 mówię, nie mogę patrzeć po prostu na tego kompa. A zazwyczaj było tak, że siedziałem w robocie i wracałem tu i siedziałem tutaj na kompie cały czas, cały wieczór do nocy. Tak teraz mam tak, że po prostu o 18 mówię, ja po prostu zaraz zwariuję, jak ja jeszcze będę kolejną godzinę siedział w jednym miejscu na dupie, i cały czas tylko skupiał się na komputerze, nie? Więc jakby być może też dojdzie do pewnego rodzaju, być może jak ludzie dłużej czasu przysiedzą z rodziną, do pewnego rodzaju przewartościowania pewnych rzeczy, może ludzie bardzo i bardziej będą doceniać właśnie swoich bliskich i spędzony czas z nimi. No ja akurat niestety mieszkam sam, forever alone, więc nie mogę akurat opierać się na tym, natomiast no naprawdę mam tak, że po prostu jak już tutaj jak jestem na 8-9 godzin przyklejony do komputera, no to już później mówię, dobra, pas po prostu, zamykam to i nawet nie patrzę w stronę laptopa po prostu. Nie wiem, czy wy macie podobnie, czy jak uważacie? Pewnie, tak na zdrowie psychiczne bardzo negatywnie wpłynęło na mnie siedzenie kilka lat w izolacji, dlatego że rzeczywiście później pojawiają się, izolacja nie jest dla większości ludzi naszego gatunku dobra. Potrzebujemy jakiegoś kontaktu z ludźmi. Jeżeli wyizolujesz się za bardzo, jeszcze nie będziesz wychodził z domu, więc całkowicie pozbędziesz się świata słonecznego, nie widzisz innych ludzi, może stworzyć się klatka na twoim umyśle, gdzie jesteś tylko ty, twój komputer, twoja praca, nic innego, więc jesteś ty w swojej głowie, ze swoimi problemami, którymi nie widzisz, że możesz się nimi podzielić i bardzo często pojawiają się sytuacje u osób wyizolowanych związane z depresją czy innymi stanami chorób mentalnych, które są po prostu trudne i których warto unikać. Jeżeli można zrobić coś, żeby uniknąć wpadnięcia w naprawdę ciężkie stany psychiczne, to ja to rekomenduję. Dlatego zawsze, kiedy mówię o pracy zdalnej, tyle lat mówiłem o samych superlatywach, że teraz często mówię o tym, hej, popatrzmy na tą niefajną stronę, nie dlatego, żeby kogoś zniechęcić, tylko dlatego, że jeżeli unikniesz niektórych niefajnych rzeczy, to możesz naprawdę zbudować sobie super fajne życie. I jak mówimy o tych firmach i mówiłem o tym, że firmy, jeżeli chcą skutecznie zarządzać pracownikami i produktywnością, to powinni naprawdę skupiać się na tym, żeby dostarczyć swoim pracownikom i komfort, i zasoby, i wiedzę, edukację w zakresie pracy zdalnej, dlatego że my jako ludzie cierpimy na błędy poznawcze. I na przykład teraz po tym okresie pracy zdalnej, gdzie jesteśmy w sytuacji chaotycznej i zostaliśmy do niej zmuszeni, wiele dużych korporacji może dojść do wniosku i widziałem to w różnych startupach i większych organizacjach, decyzje o tym, czy firma może iść remote, czy nie, często podejmują menadżerzy, liderzy zespołów, oceniając produktywność ich zespołów. I teraz problemem jest to, że jeżeli nie nauczysz ludzi, nie pomożesz, nie wskażesz ludziom, jak być produktywni, nie okażesz im wsparcia, nie zmniejszysz może troszkę oczekiwań, żeby czuli się komfortowo, oni mogą być nadal tak samo produktywni, ale nie mają z tyłu głowy takiej ogromnej presji, która ich niszczy, to wtedy możesz stworzyć fajną kulturę organizacyjną i po tym chaosie, który teraz mamy, wyciągnąć wnioski, super, praca zdalna jest fajna. To, czego się troszkę obawiam w kontekście firm, jest to, że będą mieć cognitive bias polegający na tym, że zobaczą, że w ich sytuacji praca zdalna była chaotyczna, nie była fajna, a nie uwzględnią tego, że hej, to było super wyjątkowe wydarzenie i nie możesz oceniać całego modelu pracy zdalnej przez pryzmat tego, że byliśmy po prostu w chaosie, byliśmy do tego zmuszeni. Więc przygotowując ludzi w dużych organizacjach, które mają kilkaset osób i są rozproszone po całym świecie, w różnych strefach czasowych,
moim zdaniem super jest istotne, żeby nie tylko HR-y, nie tylko GNA, General Administration, ale także liderzy każdych zespołów i każdy wewnątrz dzielił się swoją wiedzą i okazywał sobie wsparcie i był naprawdę bardziej człowiekiem niż jest na co dzień względem wybaczenia innym ich błędów i swoich błędów, bo wtedy zadbając długoterminowo o swoje zdrowie, o swoją długoterminową produktywność, firma może wyciągnąć wniosek, ha, rzeczywiście otwórzmy się na pracę zdalną, ci ludzie, którzy mówili nam od lat, że to byłoby fajne, że jak idą work from home, to nie oglądają Netflixa i nie grają na konsoli, tylko rzeczywiście pracują, bo widzimy, że ludzie potrafią się sobą zająć, są szczerzy, są autentyczni i rzeczywiście widzimy na cyferkach, że te taski przerzucają. Natomiast najważniejsze jest, w mojej perspektywie dla korporacji, przekazać teraz, żeby jakiekolwiek będą rezultaty, szczególnie jeżeli będą negatywne, żeby nie wyciągali na tym wniosku, który zaszczepią sobie w umyśle, jakoby to był wiarygodny przykład tego, jak może wyglądać praca zdalna. Bo nie, w niektórych firmach może się udać, w niektórych nie, zależy od ludzi, od możliwości ludzi, od ich doświadczenia wcześniejszego, ile osób pracowało zdalnie, ile wie, jak się komunikować, ile brać rzeczy do siebie, kwestia osobowości i charakterów jest super ważna. Natomiast dla mnie, jako osoby, która bardzo chce, żeby każdy miał szansę, doświadczenie pracy zdalnej i później jako jednostka wybierasz sobie, czy to jest dla ciebie, czy nie, mi zależy na tym, żeby firmy zrozumiały, że to jest super model, ale trzeba na spokojnie. A jeżeli nie wyjdzie, to kolejna reiteracja i zobaczyć, co można poprawić. To co, jeszcze jedno słowo, które warto dodać do wypowiedzi Dawida. Jest taka książka Baumeistera o sile woli. I on w niej tłumaczy to, że siła woli jest jak taki pojemnik z wodą. O bardzo określonej pojemności. Wstajesz, no masz 2 litry siły woli. I nie ma siły woli na sport, na jedzenie, na dojazd do pracy, na niewkurzenie się na gościa w metro i na dzieci. To są 2 litry. Wylałeś do godziny 9 pół litra, to już masz 1,5 litra na resztę dnia. Więc z jednej strony powiedziałeś super rzecz o deep worku, z którą ja się bardzo zgadzam, że właśnie dlatego deep work pochłania bardzo dużo siły woli, dlatego warto wtedy właśnie nie dojeżdżać, zostać w domu. Ja akurat medytuję, usiąść, pocisnąć 8 godzin, wyjść. To też co Piotrek powiedział, ta praca, ja też czuję taką, to się nazywa overstimulus chyba, w sensie jestem totalnie przestymulowany w wyniku tak dużej interakcji z komputerem, bo też wcześniej dużo też pracowałem z ludźmi, rozmawiałem i po prostu byłem w interakcji z człowiekiem. I faktycznie trzeba też mieć na uwadze, właśnie w kontekście tego, co Dawid mówił, i wobec siebie, i wobec pracowników to, że oni tej siły woli mogą mieć mniej. Że oni mogą być dramatycznie przestymulowani konfliktem z żoną, z dziećmi, z zarządzaniem bałaganem. Pamiętajmy, że nie jest tak, że właśnie z tych 2 litrów masz 2 litry na pracę i 2 litry na rodzinę, tylko to leci z tych samych 2 litrów. Więc jak on, jak gdyby rano na konflikty z żoną wylał już 1,5 litra, to ma tylko 0,5 litra na 8 godzin roboty. Tak mi się wydaje. Fajna metafora. Do mnie trafia. Ciekawe, że te pokłady rzeczywiście są w pewnym sensie ograniczone. No w zasadzie tak jest. Ale to też pewnie te 2 litry u kogoś jest inne niż u drugiej osoby te 2 litry. Ktoś ma 2, ktoś ma litr, ktoś ma 5, a ktoś ma cysternę. Pewnie sądzę, że w tym wszystkim nie chodzi o to, żeby oceniać, ile tego mamy, ale żeby tak pamiętać, ktoś może mieć mniej, ktoś może mieć więcej i tak empatycznie do tego podchodzić, że hej, ktoś może nie być w takim stanie, albo ktoś może być nawet chory, albo w gorszym stanie mentalnym, ktoś nie złapał słońca, ktoś jest w miejscu, w którym tego słońca nie ma, komuś coś się dziwnego przydarzyło, rano uderzył się w palec, więc może być troszkę grumpy. Jeżeli przyjdzie do pracy, do biura, ktoś się do niego uśmiechnie, wiesz, jak po prostu zobaczysz znajome twarze, ktoś rzuci jakiś żart, naładujesz sobie troszkę bateryjki. Jeżeli jesteś w tym mindsetie takim spiętym i nie postawisz się z niego wybić, to wtedy bardzo łatwo jest wejść w ten konflikt. Więc tak raczej to jest super ważne i tak miejmy na uwadze, że jesteśmy ludźmi, nie wszyscy są tak super jak my, a niektórzy są bardziej super, więc miejmy to na uwadze. Jasne. Proszę, po prostu nie mieć zdrowia ani ochoty na tolerowanie niektórych rzeczy. Piotr, powiedz mi, jakie narzędzia powinno się wykorzystywać w obecnych czasach do rekrutacji zdalnej? No oczywiście jakby zamieszczanie ogłoszeń pracy na Just Join IT albo Racket Jobs to podstawa, ale co dalej? Jakie narzędzia pomagają? No wiesz co, to jest jakby, to jest pytanie, które wydaje mi się jest
teraz bardzo, bardzo istotny i bardzo wiadomo na topie, bo każdy zastanawia się, jak przeprowadzać wiele, wiele procesów zdalnie, bo rekrutacja to jest jedna rzecz, ale pamiętajmy, że po rekrutacji jest jeszcze proces zdalnego onboardingu, który również musi w jakiś sposób przebiegać, a nie jest to proste. Dlatego tak naprawdę no, w tym momencie wszystkie narzędzia, które służą do tego, żeby łapać się na wideodzwonkach, pomagają w tym czasie. Ja osobiście nie korzystam z żadnych bardziej zaawansowanych narzędzi do jakiejś asynchronicznej komunikacji wideo czy czegoś w tym stylu. Być może to będzie pewne rozwiązanie w kierunku, w którym mogłyby iść również bardziej skalowalne rozmowy, interview online. Jednakże obecnie z tego, co wiem po naszych klientach, no to radzą sobie tymi rozwiązaniami, które zostały też teraz nieco bardziej powszechnie udostępnione, jak Microsoft Teams czy też inne tego typu rzeczy. Jednakże istotna jest kwestia związana, bo narzędzia to jest jedna rzecz, ale bardziej istotnym, myślę, poza tak naprawdę samymi narzędziami, też jest sam proces, który tutaj też trochę inaczej może wyglądać i wiecie, trudno jest zorganizować szkolenie BHP zdalnie, prawda, jak kogoś zatrudniamy w tym wypadku na umowie o pracy i wiemy, że trzeba coś takiego zrobić. To jest też pewna zagwozdka, nie wiem sam tak naprawdę jak firmy do tego w tym momencie podchodzą, ale najczęściej jest tak, że po prostu czekają, no bo nie mogą tego po prostu w tym momencie wykonać. Ważne jest oczywiście zwracanie uwagi na takie mega szczegóły, technikalie i detale, tak, od faktu związanego z tym, czy nas w ogóle dobrze słychać, widać, czy sprawdzić sprzęt, tak jak my teraz robimy przed live streamem, zawsze sprawdzamy, czy rzeczywiście to będzie grało, ale jeżeli chodzi o rozmowę tego typu rekrutacyjną, to trzeba też, jeżeli miałbym wejść w większe szczegóły, no to istotne oczywiście jest to, żeby wiedzieć, że bardziej wiarygodna rozmowa jest wtedy, gdy widzimy rzeczywiście kogoś tak totalnie face to face, więc jakby trzeba jak najbardziej te warunki dostosować do tego, żeby rozmowa zdalna przypominała właśnie taką rozmowę face to face. I ważne jest też na pewno, żeby kandydata poinformować i zaznaczyć o tym, że to będzie rozmowa, która będzie przez narzędzie X, Y, Z, czy to jest Hangout, Zoom, Skype, czy cokolwiek innego. Dobrze by było właśnie, tak jak mówiłem, zweryfikować te narzędzia. Istotne jest też oczywiście, żeby nie zapominać o takich rzeczach, które... coś tutaj wyskoczyło. Tak, aha, tak. Okay. To jest pytanie akurat. Narzędzie widać, że nam anonimizuje tutaj i jakby nie wiemy, kto to zadał pytanie, natomiast... Dobra, fajnie, że jest jakby pytanko, bo nie zauważyłem, myślałem, że to jakiś błąd wyskoczy. Pierwszy raz korzystam z tego programu do streamów, także dzięki za to. Ja wrócę tylko do jednej kwestii jeszcze. Ważne jest to, żebyśmy po prostu nie zapominali o tym podczas rekrutacji, o rzeczach, które naturalnie nam wychodzą podczas spotkania, to znaczy warto jest, żeby na początku był pewien small talk, kiedy rozmawiamy sobie z kimś, aby to nie było jakby takie sztuczne przejście tylko do już samej rozmowy, mimo tego, że się z człowiekiem po prostu nie widzimy face to face, na żywo. Bo wiele osób o tym zapomina i wiele osób też musimy pamiętać o tym, że może być bardziej zestresowanych wideo z dzwonką niż takim spotkaniem face to face, prawda? Bo ja się na przykład lepiej czuję, jak ja widzę kogoś i sobie mogę swobodnie usiąść i po prostu jestem w stanie kogoś poczuć tak rzeczywiście na żywo. I dla mnie na przykład rozmowy online są nieco bardziej krępujące i nie są proste, jakoś czuję podświadomie, że muszę bardziej precyzyjny być w wysławianiu się, więc czasami człowiek jeszcze bardziej się gubi i wydaje mi się, że wśród kandydatów również może być tego typu przeświadczenie, dlatego istotne jest, żeby z perspektywy właśnie prowadzenia tej rozmowy, niezależnie jakie to będzie narzędzie, skupić się właśnie na tym, żeby mieć pewien proces, który jest dosyć jasny i z jednej strony zdejmujemy stres z kandydata, czy mu działa mikrofon, kamera, czy go dobrze słychać, czy go dobrze widać, czy on jest dobrze oświetlony, czy jest źle oświetlony, bo czasami jest tak, że ludzie siedzą, także po prostu są całkowicie po ciemku, albo siedzą wiadomo o tak, prawda, i tak z tobą rozmawiają, co też nie jest może zbytnio komfortowe, kiedy trzeba prowadzić rozmowę rekrutacyjną, ktoś się cały czas tak patrzy. Tak. Więc jest parę takich rzeczy. To, co ja bym jeszcze
uwagę zwrócił. W obecnych czasach, jak rekrutujemy zdalnie, i pytanie jest takie, czy rekrutujemy zdalnie dla kandydata, który miałby docelowo być na miejscu, czy rekrutujemy zdalnie kandydata, który powinien jakby być przygotowany na to, że teraz nasza organizacja na przykład się przestawi na pracę zdalną, bo to jest też zupełnie inny case w pewnym sensie i w sytuacji, gdy się otwieramy na to, żeby to była praca zdalna, no to warto jest zweryfikować pewne umiejętności, czy też sprawdzić i zrozumieć, jak kandydat potrafi sam siebie zorganizować, tak jak tutaj właśnie Dawid mówiłeś, że to jest istotne, żeby wiedzieć, jak pracować. My w Just Join IT kładziemy nacisk na przykład na pracę w blokach. Handlowcy mają wydzielone indywidualnie w sobie czasy na konkretne aktywności i też osoby, które pracują zdalnie, w ten sposób sobie też tą pracę bardzo często organizują. Istotne jest też właśnie to, czy ktoś w związku z tym pracował kiedyś zdalnie. Możemy, oceniając oczywiście tylko na podstawie zdalnej rozmowy, jeżeli miałbym już przechodzić bardziej do tego, jak to, na jakie rzeczy się zwraca uwagę oczywiście i na co warto zwrócić uwagę, na co normalnie patrzymy, czyli ja też nie jestem rekruterem, natomiast starałem się też zasięgnąć wiedzy przed tym naszym live'em, żeby się nieco przygotować, żeby móc przekazać Wam jak najwięcej wiedzy. Warto jest obserwować osobę, z którą rozmawiamy pod kątem tego, jak bardzo jest skupiona podczas takiej rozmowy, bo to można poznać bardzo łatwo, jak jesteśmy na rozmowie rekrutacyjnym, czy ktoś patrzy się w kamerę i chce Ciebie słuchać, czy tak naprawdę jest obecny, ale wiecie, robi coś innego, nie? Zupełnie na kompie, komuś tam odpisuje. Ja słyszałem, że ludzie obecnie nawet omijają meeting, wideo, kole w ten sposób, że nagrywają siebie w skupionej pozie i puszczają to po prostu jako wideo, a tak naprawdę dobry, robią zupełnie co innego. Dobry lifehack. No tak, to jest ciekawy lifehack, także trzeba uważać przed tym, to już jest bardziej tak for fun, ale widziałem chyba na The Next Web artykuł właśnie na ten temat, że rzeczywiście zdarzają się przypadki osób, które po prostu nagrywają siebie i włączają siebie na godzinę na spotkaniu, na którym są pewni, że po prostu nawet nie będą nic pytani, no i jest wideo takie, że ktoś siedzi zamyślony, prawda, a tak naprawdę robi co innego, więc warto jest od razu, jak rekrutujemy kogoś zdalnie, sprawdzić, czy ktoś rzeczywiście jest skupiony w 100% na tej rozmowie, prawda, bo jest o wiele trudniej mi jest utrzymać uwagę na przykład w tym momencie, nawet na tym live'ie, niż na spotkaniu, prawda? Na spotkaniu od razu widać, że ja sięgam po telefon, prawda? I robię coś, no to jest nieeleganckie, prawda? Tutaj ja wiem, że mam, że wy macie mnie do dyspozycji tylko w takim zakresie, prawda? A moje ręce gdzieś tam latają sobie, więc to jest ważne, żeby też zweryfikować wśród potencjalnych kandydatów w ogóle, jaki jest ich mindset i nastawienie już na samej rozmowie zdalnej, czy jest poświęcanych 150% uwagi do osoby, która jest naszym rozmówcą. To jest trudne, dlatego nie ma co oczywiście się aż tak, wiecie, fiksować na tym, na tej zasadzie, że kurde, on gdzieś tam, ten wzrok jego pada gdzieś indziej, czy gdzieś na chwilę jest jakaś zwiecha, ale jeżeli widać po kimś, że ktoś siedzi tak, prawda, i rozmawia w ten sposób, no to widać, że coś jest nie tak, więc to są pewne detale, na które warto jest tak naprawdę zwrócić uwagę. Więc tak bym to ocenił, natomiast to co można by dodać jeszcze pod kątem onboardingu, zazwyczaj w firmie jest to, że nawet jeżeli prezes nie rekrutuje bezpośrednio na dane stanowisko, no to fajnie jest, żeby po prostu przyszedł i ścisnął dłoń tej nowej osoby, która dołączy do naszej organizacji, prawda? W sytuacji, gdy jesteśmy zdalni, nie możemy sobie przywitać się i dać sobie podać ręki, to warto jest, żeby nowy pracownik otrzymał takiego nawet personalnego maila od prezesa, który może być nawet pewnym szablonem, który później dostosowujemy, ale po to, aby ten nowy pracownik, który do nas dołącza, który jest zdalnie, który nie może widzieć się face to face z ludźmi, poczuł, że okej, ja mam komunikat od razu od człowieka z samej góry, który jest do mnie, który mówi okej, słuchaj Dawid, fantastycznie, że jesteś z nami, długo czekaliśmy na ciebie, teraz jest taka i taka sytuacja, nie mogę się doczekać, kiedy się zobaczymy po prostu face to face i będziemy mogli chwilę porozmawiać, także czuj się oczywiście zawsze zaproszony do mojego biura, natomiast w tym momencie wiedz, że w razie czego, jeżeli chciałbyś pogadać jeden na jeden, jestem zawsze gotów, masz do dyspozycji to i to, działamy na takich narzędziach, o tym cię wprowadzi ta i ta osoba, słuchaj, witaj w ekipie, witaj w klubie,
i tak dalej. Więc fajne, jeżeli na przykład onboarding również zawiera taki warm i warm intro powiedzmy, czy też warm message od samego prezesa, bo wiadomo, że z tym liderem jest się na co dzień w kontakcie. Natomiast to może być coś, co nam może zastąpić takiego powiedzmy mini boosta motywacyjnego dla nowej osoby, która dołącza do nowej firmy, ale tak naprawdę nie widzi się z tymi ludźmi. To jest też pewien element dosyć istotny moim zdaniem. Także to tak w dużym skrócie, jeżeli chodzi o pewne rzeczy, które ja osobiście zauważam, które mogłyby pomóc. Czyli z jednej strony narzędzia to jest istotna sprawa, natomiast te narzędzia są dosyć podobne. Bardziej bym się skupił nie tyle na narzędziach, co na procesie i na tych pewnych detalach i na tym, jak poznać właśnie tą drugą osobę lepiej, w jaki sposób też wprowadzić się w lepszy stan podczas tej rozmowy. Jeszcze. Okay. To ja się wrócę tutaj do. Do pytania. Ja, proszę, właśnie chciałem nawiązać do tego pytania, które padło przed chwilą z Facebooka. Jeżeli chodzi o aspekt finansów, to moim zdaniem Adasza da wyłączyć, bo wolę widzieć chłopaków. Proszę. Moim zdaniem finanse, widzę to, że ich komunikowanie dobrze wpływa na firmę. Ja akurat jestem zwolennikiem przejrzystych firm i uważam, że jeżeli ona jest zbudowana na głębokim zaufaniu, na głębokiej relacji, to dobrze skomunikować dużo cyfr. Na pewno takie cyfry od góry idące i pokazujące, co się dzieje na poziomie przychodów, bardzo fajnie zrzeszają zespół. To znaczy, to jest też tak, ostatnio komuś tak odpisałem na Facebooku i to się cieszyło taką dosyć dużą popularnością, że ten czas pokaże nam, jak bardzo do siebie pasujemy jako para i czy to jest zgodne z tym, co pisaliśmy do siebie w SMS-ach. No bo to jest trochę prawda, jak gdyby, że jeżeli masz fajny team zmotywowany, który jest naprawdę zaangażowany w twoją firmę, który kupuje twoją wizję i który chce za tobą iść, to z mojego doświadczenia na naprawdę dużej ilości firm wiem, że spadające przychody, spadająca marża, jeżeli im się to pokaże, motywuje ich do większego zaangażowania. Oni dadzą z siebie więcej, jeżeli traktują to miejsce, tą pracę jako miejsce wspólne, jeżeli są naprawdę głęboko w nią zaangażowani, to możliwość zobaczenia finansów, które... Ja nie mówię, żeby nagle mówić, ile prezes zarabia albo ile prezes wyjmuje z firmy, ale też jest tak, że moim zdaniem mądry pracownik rozumie to, że to jest firma właściciela i on ma prawo na tym zarabiać i tak wygląda zdrowy świat. I jeżeli ta firma jest dobrze poukładana, ma dobre marże, ma dobrze poustawione ceny, to starcza pieniędzy i na pracownika, i na właściciela. To zawsze się spina. Więc... Ale komunikowanie przychodów w mądry sposób, fajne o nich rozmawianie, fajne rozmawianie o kosztach motywuje ludzi do lepszych zachowań w firmie, zrzesza ich i paradoksalnie daje poczucie wspólności. Ja też jeszcze wrócę do wątku związanego z tym, bo tutaj widziałem, że chyba Filip dodał pytanie. W ogóle fajnie, że pojawia się gdzieś tam więcej pytań pod kątem tego, właśnie 60 osób idzie do pracy zdalnej, traciłem element integracji, jaki był wcześniej naturalny. W ogóle podejrzewam, że różne firmy różnie do tego podchodzą, natomiast my generalnie mamy tak, że raz w tygodniu cała firma, normalnie mieliśmy statusy raz w miesiącu w firmie, gdzie mówiliśmy o tym, jak wygląda sytuacja. Obecnie te statusy są raz na tydzień dla całej firmy. Zespół, powiedzmy, team leadów i tego takiego core teamu spotyka się co drugi dzień, żeby omawiać, jak wygląda bieżąca sytuacja. Natomiast wiadomo, że w naturalny sposób, jak ludzie wchodzą w interakcję offline ze sobą, tak online'owo też to się dzieje i bardzo często jest tak, że po prostu ludzie sami spontanicznie łapią się na jakiegoś hangouta, żeby wspólnie sobie chociaż pogadać, czy wspólnie wypić kawę. Czasami jest też tak, że wszyscy po prostu wdzwaniają się o jakiejś porze i na przykład jedzą razem lunch. My chcemy wprowadzić coś takiego na zasadzie, ok, przed pracą pół godzinki, jeżeli ktoś chce, to wspólnie możemy się porozciągać, porobić jakiś tam jogging, coś w tym stylu. Więc widać, że nawet sami czegoś, co wcześniej nie było takie powszechne, teraz jest zdecydowanie bardziej widoczne, aby ludzie rzeczywiście mieli te integracje, nawet takie, które polegają na tym, dobra, zdzwońmy się o 12 całą firmą na lunch, powiedzmy sobie, na godzinę. Tu jest link, gdzie zawsze każdy może wejść, pogadać o dupie Maryni, o pierdołach, gdzieś tam przy kotlecie.
Myślę, że to jest też ważne, bo to też jest w pewnym sensie motyw do tego, żeby integrować ten zespół i żeby nie tylko dzwaniać się wyłącznie po to, żeby pogadać o sprawach firmowych, bo wiadomo, że lunch normalnie w firmie był takim momentem, gdy ludzie po prostu ze sobą gadali, więc właśnie to jest też jakaś forma do tego. I słyszałem też, że firmy to wprowadzają, żeby się dzwonić chociaż na przykład na kawę w jakimś momencie i tak jak przez ten lockdown na przykład w Skandynawii popularne jest to, że oni od 15 piją sobie taką jakby kawkę, więc w Szwecji się o 15 bardzo często firmy zdzwaniają na pół godziny, żeby sobie razem kawę wypić. Więc w Polsce, z tego co wiem, w paru firmach jest tak, że zdzwaniają się o godzinie 12:30 czy o 13:00 na pół godzinki, no, żeby sobie wspólnie gdzieś lunch pogadać. Więc no, to też są właśnie sposoby na to, żeby integrować zespół. A w Rosji się o 9:00 rano na wódkę zdzwaniają. Rozpoczynają od kielicha, pewnie tak. No, no to też widać, to jest popularne dosyć mocno, prawda? Siema, słuchajcie, piwko, ktoś tutaj, link do Zooma czy na Hangouts i jest to, i cieszy się to pewną popularnością. Ja sam brałem udział w sobotę w pępkowym, które było robione online, wyobraźcie sobie, właśnie ze względu na to, że mój kolega czekał jakby z soboty na niedzielę, właśnie jego żona rodziła i wyobraźcie sobie, jaka sytuacja. Nie masz w ogóle szansy wejść do szpitala, więc żona jest w szpitalu, a ty nie masz nawet sygnału od kogokolwiek, co się tam dzieje, więc on był tak zestresowany po prostu, więc mówił, musimy zrobić dzisiaj te pępkowe po prostu online, bo ja i tak nie zasnę, panowie. Tak, jakby to też była forma do tego, żeby sobie poradzić z tym, co się dzieje, także w formie też takiej ciekawostki. Trochę śmieszne, trochę straszne, ale z jednej strony fajnie, bo nie czuć w robocie, że piłeś, ale z drugiej strony w kontekście, no nie oszukujmy się, że ciężko jest się nakryć na to, że piłeś, ale tak patrząc empatycznie, jak Dawid patrzy, ja bardzo lubię to podejście, no właśnie niestety nie czuć, że piłeś, więc jak gdyby w kontekście ultrastresu, ciężkich czasów, warto być wrażliwym, no bo takie rzeczy też się mogą dziać. To prawda. Ostatnio widziałem takiego mama, czy jeżeli napije się w domu podczas pracy, to tak jakbym napił się w robocie. Wiesz co, żarty żartami, ale tak szczerze mówiąc, patrząc na to, ja lubię rozbierać każdą interakcję społeczną też na elementy pierwsze. Jak patrzymy na to, to o czym powiedział Jakub, jest super istotne. Bo tak rzucamy sobie anegdotkami, trochę żartami, ale takie rzeczy są istotne. Jeżeli widzimy kogoś, kto był na imprezie integracyjnej i albo czujemy zapach alkoholu, albo wiemy, w jakim setupie był, bo razem się widzieliśmy, to jeżeli ktoś powie coś głupiego, czy żartobliwego, albo może trochę niesmacznego, przymkniemy na to oko. Natomiast jeżeli korzystamy z komunikatora, na przykład Slack, i ktoś wyśle dziwną wiadomość, to możemy tak patrzeć, ha, coś jest nie tak. I nie bierzemy poprawki na to, że ktoś rzeczywiście może być pod wpływem czegoś. Ja po pierwsze nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby być pod wpływem czegoś i pracować, bo to samo w sobie jest proszenie się o kłopoty, ale trzeba mieć na uwadze to, że ktoś może mieć coś takiego i to może być, o, nie widzę, że ktoś pisze do mnie albo wysyła jakiegoś dziwnego maila, to może rzeczywiście jest na jakimś kacu z wczoraj, może jest wczorajszy. Będąc w pracy, patrząc na człowieka, raczej jest w stanie rozpoznać, co się wczoraj działo. Jeżeli ktoś jest niewyspany, miał ciężką noc, też może brać na to poprawkę. Więc takie unikanie samemu przez samego siebie generowania sytuacji, które mogą być niejasne, jest istotne i z drugiej strony branie poprawki na to, że hej, jesteśmy ludźmi, popełniamy błędy, robimy jakieś głupoty, więc pamiętać, że okej, ktoś wysłał takiego maila, ale to jest super pracownik, super profesjonalista, super znajomy, na co dzień to się nigdy nie wydarzało, znam się kilka lat, okej, może coś się dziwnego wydarzyło. I fajnie to ujął Jakub wcześniej, kiedy mówił o transparentności, ja też wierzę w to, że transparentność, brak obaw pozwala na narodzenie się zaufania, a zaufanie jest takim, w moim mniemaniu, wymaganym punktem do tego, żeby pojawiła się troska. Musisz ufać innym ludziom, żeby się o nich troszczyć, musisz ufać w to, że firma dobrze cię traktuje, że jesteś szanowany, dobrze traktowany, doceniany, wtedy możesz troszczyć się też o ten biznes. Jeżeli masz przeczucie, że ktoś robi coś za twoimi plecami albo masz taką niepewność, to niepewność bardzo szybko może zrujnować to zaufanie albo doprowadzić do toksycznych sytuacji w środowisku pracy czy jakiejkolwiek interakcji społecznej. Więc kiedy
jesteśmy bardziej otwarci trochę w tej sytuacji, to wtedy dajemy sobie szansę na to, żeby nie zrujnować zaufania i możemy rzeczywiście się o to troszczyć. Nie udawajmy, że nic się nie dzieje, że to jest normalna sytuacja, to nie jest normalna sytuacja. Hej, to jest wyzwanie dla każdego z nas. Nie musimy udawać twardzieli, hej, mnie to nie rusza. Nie musimy udawać, nie, wczoraj nie zrobiłem niczego głupiego. Jest jakieś święto, w którym wiemy, że duży odsetek społeczeństwa coś robi. Nie musimy udawać teraz super świętych, wiesz, że tak przychodzimy do pracy, nie widać po mnie, że coś zrobiłem, to będę udawał, że tego nie zrobiłem, mimo że wzorcem moich zachowań, który znają moi znajomi, jest to, że ja coś robię. Więc to staje się nieautentyczne, nieszczere. Więc znowu rujnujemy to zaufanie. I to jest ważne. I to, co mówił Piotr wcześniej, i nawiązanie do tego pytania, które pojawiło się na Facebooku, też widziałem, że fajnie skuteczne jest podjęcie próby zmapowania zwykłych interakcji naturalnych na świat wirtualny. Czyli robiłbyś coś na co dzień, gdyby nie ta wyjątkowa sytuacja, spróbuj zreplikować to w stanie wirtualnym. Na przykład znajomy, kolega, przyjaciel ma sytuację stresującą, nie może wiedzieć, co się dzieje u żony, rodzi dziecko, jest zestresowany, co zrobi? Spotka się z kumplami. Nie może się teraz spotkać, nie może z nimi wyjść. Spotkamy się na Skype'ie, spotkamy się na Zoomie, na Hangout'cie i to jest dla mnie genialny pomysł. Nie odcinamy się od tej interakcji, może będzie mniej intensywna, może będzie mniej wspierająca, ale nadal jest jakimś rytmem, jakimś rytuałem, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. I w firmach widziałem wielokrotnie rzeczy takie, które, którymi są na przykład, tworzymy teraz więcej kanałów off-topicowych na Slacku. Możemy porozmawiać o jakichkolwiek głupotach, żeby troszkę się oderwać od czegoś. I to są tematy, które nie ma prawa pojawić się temat związany z pracą. Jak wrzucisz temat związany z pracą, po powrocie do pracy kupujesz pączki każdemu. Sorry, not sorry, taka jest zasada. Nie ma rozmawiania o pracy w tym miejscu. Umawiamy się na jakieś gry, porozmawiamy z innymi ludźmi, jakie mają zainteresowania i wtedy możemy też zbudować fajne relacje, które wcześniej nie wiedzieliśmy, że będą istnieć. O, ja interesuję się takimi filmami, ja interesuję się takimi książkami, ja interesuję się takimi grami, ja tworzę coś takiego, ja gram na instrumencie. Zróbmy to razem, zróbmy to online. Wejdźmy na kurnik i zagrajmy razem w szachy. To też jest w porządku. Zróbmy cokolwiek. To, o czym mówił Piotr, też widziałem w kilku firmach zagranicznych. Spotkanie się na kawę. Jest też jeden pokój zoomowy w firmie, w której ja pracuję. Genialna inicjatywa HR-u. Każdy może tam wskoczyć kiedykolwiek chce. Wyciszamy mikrofony, ale na kamerkach się widzimy po prostu. Kto chce, dołącza, mamy ze sobą interakcję. Więc też. Okej, okay, ciekawe. No. Okej, okay, takie silent party troszeczkę, rozumiem. Dokładnie. To nie jest tak, że musisz tam wejść, więc nikt nie wymaga od ciebie. To nie jest tak, o, kontrolujemy cię, wbijaj, musimy cię widzieć, tylko hej, chcesz widzieć swoich znajomych, chcesz widzieć twarze, chcesz zobaczyć innych ludzi po prostu na żywo, jak się ruszają, to wskakuj. I to jest super fajne. Jak ktoś chce mieć to tak fajnie metodologicznie zebrane, to Artur Jabłoński, on ma Digitalka i oni pracują tylko zdalnie, bardzo fajnie w ostatnim blogpoście to spisał. Połączył to z narzędziami i tak bardzo metodologicznie to opisał, więc no, ten wpis polecam. W sensie tam są te rzeczy fajnie pisane, to co mówisz. Tak bardzo to tam punkt po punkcie rozpisał. Ekstra. Jak myślicie, panowie, jak na trwale ta obecna sytuacja i ten kryzys wpłynie na funkcjonowanie firm, ogólnie firm IT. Jakie są wasze przewidywania? Jakbyśmy mieli, tak wiecie, powróżyć z fusów. Jestem ciekaw, jakie macie opinie, bo i ty, Kuba, masz kontakt z wieloma różnymi firmami różnej maści. Dawid tak samo, Michał też. Każdy jest troszeczkę z innego świata i mamy gdzieś wspólny ten mianownik. Jestem ciekaw, jakie są wasze przemyślenia odnośnie tego. Jeżeli mogę jedno zdanie. Śmiało. Tak naprawdę, bo ty, Dawid, masz fajne, takie bardzo zbudowane wypowiedzi, więc jest, na pewno nie wypada ci przerywać, bo warto, żeby one doszły do końca, bo tam jest zawsze jest parę twistów w kolejnych odsłonach. Kurczę, moim zdaniem, nie wiem, co wy o tym myślicie, ale jest tak, że no, dogrzebujemy się na dno jakieś tam czegoś, co możesz określić naszą duszą, naszym człowieczeństwem, naszym jestestwem i nie wiemy, co tam jest, bo my jeszcze tak nie pracowaliśmy, więc tak naprawdę jest mega ciekawe, co my tam znajdziemy, bo dużo będzie zależało, bo za rok pewnie sytuacja wróci do normy. Jest powiedziane, że jak się przechoruje tego wirusa, część osób umrze, oszukiwanie się, że tak nie będzie, nie jest, wydaje mi się, racjonalne. Część osób przejdzie go i się wyleczy i ci będą zdrowi, będą mogli normalnie żyć. Normalnie będą jak gdyby lecieli jak wczoraj, w obecności koronawirusa, bez maski, bez rękawiczek, z całowaniem. Więc moim zdaniem to, co ten kryzys odkryje pewne rzeczy, których sami o sobie, o naszym świecie nie wiedzieliśmy.
Uważasz, że dojdzie do jakiejś trwałej zmiany, w tym sensie, że ludzie mogą się przestawić na pracę zdalną, albo rzeczywiście praca zdalna będzie nie rzeczą, która jest featurem, tylko bardziej czymś takim z defaultu, że tak będzie, albo przynajmniej tak będzie na przykład, nie wiem, dla branży IT, że to będzie coś oczywistego, czy raczej wszystko wróci do tego stanu, jaki był wcześniej? Moim zdaniem praca zdalna trwale zamieszka w naszym życiu, bo na przykład patrząc po swojej firmie, akurat właśnie tak jak powiedzieliście, to jest taka deep workowa firma, więc tam panuje totalna, niesamowita cisza. I mamy także, mamy Akademię Value Finance, na której się uczymy, wymieniamy wiedzą i na której mamy super interakcje, wszyscy się odwracają, gadamy, ale tak naprawdę przez 3 dni z tygodnia nasz zespół jest bardzo głęboko skupiony i zaangażowany, a też jak gdyby nie dojeżdżamy do klientów, komunikujemy się z nimi tylko zdalnie, chyba że w wybranych przypadkach, kiedy naprawdę klient potrzebuje naszej obecności, bo faktycznie raz na pół roku ważna jest human touch i te rzeczy, o których Dawid mówił, ale w większości to jest i dla klienta efektywniejsze i dla nas, no bo klient się wzywania wtedy, kiedy jest, jak jest w Szwecji, to się dzwania ze Szwecji, jak siedzi w Londynie, to się dzwania z Londynu i ma stałą interakcję w wyznaczonych godzinach i to dla niego, jego odległość nie jest problem, bo nasi klienci często bardzo dużo podróżują ze względu na ten świat zaawansowanego IT i tego, co się dzieje. Ale mi się wydaje, że po pierwsze my będziemy mogli dokonać wyboru, którego nie mogliśmy wcześniej wykonać, bo popracowaliśmy zdalnie i teraz siadamy, dobra, to wiemy jak było, wiemy jak jest, możemy wybrać, ale ja jestem przeciwnikiem takiego skomasowanego miasta, uważam, że ono męczy i ono nie jest dobre ani dla nas, ani dla środowiska, ani dla w ogóle dla interakcji międzyludzkich, w sensie jak gdyby, nie wiem, tak jak macie Basecampa, bardzo fajnie, wielokrotnie jest to opowiadane, że Basecamp jest firmą w pełni zdalną. Oczywiście ma biuro, które pomieści wszystkich. Kultura pracy w Basecampie jest taka sama jak w bibliotece, znaczy przychodzisz, szanujesz pracę innych i raz na jakiś czas jest duże zebranie, gdzie jest głęboka interakcja i naprawdę skupienie na bliskości. I ja widzę dużo ekonomicznych przesłanek za pracą zdalną. Właśnie takie, że miasta się rozproszą, miasta się oderżą i w wyniku tego bardzo dużo kosztów się zetnie. A dzisiaj życie jest trudne, bo jest bardzo drogie, bo koszty są bardzo drogie, koszty życia są bardzo, bardzo wysokie i one w mieście pikują, a też miasto i małe mieszkania też są trudne. Jak gdyby to, że nie stać się, bo metr kosztuje 12 tysięcy złotych, 10 tysięcy złotych, nie stać się na to, żeby mieć duże mieszkanie i tworzy się jakiś taki wewnętrzny pęd, którego ja nie jestem zwolennikiem. Uważam, że on pędzi donikąd i wydaje mi się, że coraz bardziej to pokazujemy, że ten pęd jest donikąd. Ale to kompletnie nie łączy się to z niższymi marżami, niższą zyskowością, i mniejszym zarabianiem, bo można to robić mądrzej, lepiej, fajniej, zdrowiej. Ja tak myślę, że tutaj mamy szansę. Blokerem postępu, w moim mniemaniu i tak historycznie, bardzo często jest kwestia związana z tym, że nie eksperymentujemy wystarczająco dużo. W naszej branży, szczególnie IT, pojawia się ten temat, o, masz pasję, czy nie masz pasji, jak nie masz pasji, to szukaj czegoś innego. Nie dajemy sobie szansy na to, żeby eksperymentować z wieloma rzeczami, żeby poznać coś, nauczyć się czegoś, spróbować, czy to jest dla nas. Więc nie wiem, co będzie lepsze, co będzie gorsze, ale na pewno teraz jesteśmy zmuszeni tak naprawdę do wielkiego eksperymentu, zarówno w skali globalnej, jak i też w naszych życiach indywidualnych. Więc każdy z nas ma szansę czegoś się nauczyć. Więc czy będziemy wydawać mniej pieniędzy? Nie sądzę, tak jak Jakub powiedział. Będziemy wydawać w inny sposób, co koniec końców może się okazać, że będzie to bardziej spójne z nami i da nam więcej wewnętrznej satysfakcji, bo teraz poznaliśmy, że można żyć na inny sposób, można coś inaczej robić. Czy życie w izolacji, moim zdaniem, jest w stanie pozwolić ludziom nauczyć się więcej o sobie? Sądzę, że tak. Myślałem, że bardzo dużo osób spędza czas na autorefleksji, nauczenie się samego sobie, poznawania samego siebie, ale niestety w biegu codziennym i w tym pędzie okazuje się, że niewiele osób ma czas, chęć, czy nawet zapomina o tym, żeby czasem się zatrzymać.
i pomyśleć o tym, dokąd zmierza, i nawet nie w takich ogromnych perspektywie, czy moje życie ma sens, tylko hej, czy naprawdę dobrze sobie zaplanowałem najbliższy czas, czy dobrze spędzam czas, czy jestem zadowolony, czy moi bliscy są zadowoleni z jakości naszych interakcji, więc ta izolacja dla osób, które są, mają pewien poziom takiego mental resilience, umiejętności radzenia sobie ze stresem i z trudnością, jest czymś fantastycznym, bo masz teraz przestrzeń do tego, żeby się czegoś nauczyć o sobie, ale jednocześnie musisz być w miarę wyrozumiały i łagodny dla samego siebie, żeby się nie zakatować. Okej, teraz siedzę w izolacji, będę przeżywał wszystkie swoje traumy, będę się dręczył, chcę poznać siebie jak najlepiej. Ale to jest kolejny eksperyment. Więc sądzę, że tak samo jak każdy z nas się różni, tak samo mamy firmy dysfunkcyjne i firmy troszkę mniej dysfunkcyjne, tak samo mamy ludzi, którzy są bardzo refleksyjni i ludzi, którzy są troszkę mniej refleksyjni, i to zależy od jednostki, co z tego wyciągniemy. Osoby, które są mocno refleksyjne i bardzo dużo myślą, teraz przy tym eksperymentowaniu mogą wyciągnąć jakieś wnioski, coś poprawić, coś wyrzucić, coś zmienić. Ludzie, którzy o tym nie myślą, tylko są zmuszeni, mogą nie wyciągnąć z tego totalnie nic. Tak samo jak są firmy, które, na przykład wasze, jak Jakub powiedziałeś, teraz prawdopodobnie więcej osób będzie pracowało zdalnie, widzimy, że to jest skuteczne i tak jesteśmy w deep worku i to jest fantastyczne, ale zakładamy tutaj, że firma jest prowadzona przez osoby śmiałe, odważne, które chcą spróbować czegoś nowego i które wyciągają zdrowe wnioski do czegoś albo dają sobie szansę na iterowanie, na jakieś decyzji. Ale mamy też mnóstwo firm, które przez, może nie do końca biurokracja, ale często tak, są tak skomplikowane i zawiłe, że zanim opinia dojdzie najwyżej, to jest 10 razy przekręcona i koniec końców dochodzimy do innych wniosków, do których chcieliśmy. Mamy takie same dane, ale koniec końców wyciągamy inne wnioski, podejmujemy inne decyzje, bazując na tych samych danych. Ja patrząc na te same dane, mogę podjąć jakieś decyzje, które będą inne niż te, które ty, a jeszcze Piotr, patrząc na te same dane, może powiedzieć, hej, ten zbiór danych nie jest tak naprawdę kompletny, dlaczego podejmujecie decyzję, patrząc na to w ten sposób. Więc zdrowe organizacje, sądzę, zaczną bardziej łagodnie podchodzić do pracowników zdalnych, zobaczą, jaka jest tego wartość, zobaczą, że mają dostęp do talentu tak zwanego na całym świecie, mogą być globalne. Dla osób, które nie są w mieście, mogą oferować konkurencyjne wynagrodzenie, nie muszą konkurować z firmami, które muszą mieć centra lokalnie, więc mogą być bardziej atrakcyjne w jakiś sposób. Dla niektórych pracowników pakiet pracy zdalnej jest naprawdę atrakcyjny względem wynagrodzenia, dobijają do jakiegoś poziomu i tak, okej, teraz bardziej zależało mi naprawdę na elastyczności i na zarządzaniu swoim życiem w sposób, w którym ja go bardziej kontroluję i mogę być bardziej mindful, a niekoniecznie, żeby zarabiać 1000 czy 2000 zł więcej. Te 2 godziny dziennie dojeżdżane i ten stres z tym związany nie jest warty tak, żeby zarabiać 2000 więcej. Mogę mieszkać pod miastem i jest super, ja czuję się też bardziej komfortowo. Więc moim zdaniem zmieni się na pewno coś, ale co i gdzie i jaka będzie tego skala, to zależy od nas i tego, ile my pracy włożymy to, żeby dobrze wszystko przemyśleć, co się z nami dzieje w tej chwili. Okej. Okay. Jeżeli ja mogę jeszcze śmiało słowem podsumowania, bo a propos samopoznania, które jest fajne, też to jest dobre zdanie, które dla mnie było bardzo ciekawe. W kontekście samopoznania i tego czasu ze sobą jest coś takiego, że ekspresja albo depresja. W sensie to kompensowanie uczuć zawsze prowadzi do depresji. Oczywiście nie mówię ekspresja w formie wybijania szyb, ale trzeba mieć to z tyłu głowy, że ekspresja albo depresja, nie ma drogi pośredniej. Oczywiście ta ekspresja może być mądra lub niemądra. Można wybić szybę albo się nad sobą zastanowić, co dalej z tym, co się dzieje w człowieku. Drugi komentarz co do kryzysów, też jak gdyby, wydaje mi się, że to jest Warren Buffett, nie chcę skłamać. W momencie, kiedy jest przypływ, wszyscy stoją w wodzie do pasa i się śmieją. W momencie, gdy jest odpływ, wiemy, kto stał bez majtek. Tak. I wracając do wypowiedzi Dawida, ten kryzys pokazuje, które firmy były zarządzane autorytarnie, nieelastycznie, sztucznie sterowane, przeskalowane, robione dla pokazu, a nie dla budowy. No i te raczej nie przetrwają, no bo jak? Jakim cudem? A te, które są dobrze poukładane, głęboko spójne, oparte na wartościach, mądrze zarządzane, przetrwają. I jeszcze ostatni komentarz co do epidemii. Nie wiem, czy wiecie, bo rozmawialiśmy właśnie, to też Dawid zaczął trochę, myślałem, że to bardziej pociągnie. Największą epidemią, którą dotąd mieliśmy, była czarna śmierć, o ile się nie mylę, i umarła 1/3 Europy. I nie wiem, czy wiecie, jaka była konsekwencja tego kryzysu.
cała Europa dzięki temu kryzysowi dramatycznie poszła do przodu. W wyniku czarna śmierć w głównej mierze, z tego co wiem, wynikła z tego, że chłopi mieszkali w bardzo przeludnionych wioskach. Wieś była bardzo przeludniona. Siła robocza była bardzo tania. Oni byli wszyscy, nie umieli czytać, byli analfabetami. Żyjąc w wioskach, oni bardzo szybko się zrażali. Tam była zerowa higiena, dlatego bardzo mocno wymarli. W wyniku ich śmierci spadła ilość ludzi zdolnych do pracy, w wyniku czego cena za pracę musiała wzrosnąć. W ten sposób poprawił się ich byt. Dodatkowo, żeby uniknąć jak gdyby kolejnej epidemii, trzeba było nauczyć ludzi czytać, w wyniku czego ruszyło szkolnictwo i cała Europa nauczyła się czytać w tym czasie i wszystkie wioski nauczyły się czytać. Więc niestety, jak gdyby to jest brutalne, ale pokolenie lub dwa pokolenia po potężnej epidemii obserwujemy ogromny wzrost. Niestety pokolenie epidemii, my, ma przechlapane, ale w długim terminie nasze dzieci mają naprawdę super. I to tak... Szkoda, że nie mam dzieci. Ale czekaj, stary. Ale do końca epidemii masz jeszcze czas. Stary, tak, masz czas do końca epidemii, więc wiesz, mieszkasz w Sopocie, zaraz idzie lato, no nie wierzę, żeby to jakoś ci się... No tak... słuchajcie, no zobaczymy właśnie, czy się ludzie przestraszą tego, czy nie. Ja będę tutaj czasami zerkał i sprawdzał, czy rzeczywiście turyści ci wychodzą, czy nie wychodzą. Turyści, o turystach nie ma być mowy, ale nawet o tych lokalsach tutaj. No z kolei jak sobie wieczorem się przejdę tutaj z Sopotem, to rzeczywiście są pustki totalne. Dwa dni temu szedłem mąciakiem, to nie było żywej duszy, naprawdę. Jeden człowiek mi minął z plecakiem i wyglądał po prostu na jakiegoś prepersa, więc jakby tak dziwnie to wszystko wyglądało. Okej, okay. Jeszcze może ja się odniosę do tego, co pytałeś, jak firmy będą wyglądały po czasie kryzysu. Nie wiem, czy widzieliście, co się dzieje teraz z filmami w kinach. Zaczynają być przerzucane w model VOD, tak? Więc prawdopodobnie firmy też zrozumieją, że jakby ta praca zdalna daje pewne możliwości, tak? Daje możliwość tego, że na przykład masz dostęp do talentów, tak jak powiedział Dawid, masz dostęp nie tylko do ludzi ze swojego miasta, możesz wziąć sobie osobę, która teoretycznie, jeżeli jesteś globalną firmą, nie mieszka w ogóle w kraju, w którym prowadzisz działalność, więc wydaje mi się, że na pewno pewne barykady mentalne puszczą przez tę sytuację. Zobaczymy, jak bardzo. Osoba też moim zdaniem wrażliwa, będąc mniej przestymulowana, będzie efektywniejsza w pracy. Kolejna rzecz pracy zdalnej, że to jest szansa dla takich osób, dla których, bo dla wielu osób, tak jak, no nie wiem, czyta się internet, jakieś pokolenie IKEA albo tego typu rzeczy, widać, że dla wielu osób aktualna sytuacja jest trudna i moim zdaniem w wyniku tego oni są nieefektywni i mogliby wnieść się na wyższe poziomy efektywności, w wyniku czego no więcej wnosić do firm, do gospodarki, gdyby zaoferować właśnie im taki fajny sposób pracowania, który dla nich jest na przykład super. Czyli są osoby, dla których ten system pracy jest absurdalny, ekstrawertyczy, osoby relacyjne, osoby potrzebujące bliskości, a są osoby, dla których jest fenomenalne i jest dla nich zbawieniem i jest nowym życiem. Jak gdyby odejmuje im 75% ich życiowych udręk. Dokładnie. Piotr, jeszcze będę, pozostając w tematach IT, wy macie też drugi job board marketingowy. Jak w ogóle, jak obserwujesz agencje digitalowe, które teoretycznie po pierwsze działają centralnie zdalnie, w sensie nie są do jakiegoś terenu, nie mają jakby z tym problemu. Jak wyglądają w chwili obecnej ich problemy, tak? Czy z racji tego, że ich klienci będą dostawali, to oni też rykoszetem będą dostawali, czy raczej oni są bardzo zdywersyfikowani na różne branże i inaczej to wygląda? Okej, już odpowiem na to pytanie. Oczywiście ja jestem w stanie dać bardziej ogólny ogląd, właśnie branża per branża i jak porównujemy to, jak wygląda Just Join IT versus Rocket Jobs, czyli jak wygląda branża IT versus branża marketingowa, to zauważamy, że rzeczywiście
Więcej, nieco większe spadki notuje Rocket Jobs pod kątem ilości ogłoszeń, bo w tym momencie są takie dni, gdzie ogłoszeń przyrasta, są takie dni, gdzie ilość ogłoszeń maleje. Oj, coś się zacięło? Nie, dobra. Okay. Już nie. Mhm. Widać też, że jeżeli chodzi o ruch na portalu, no to jakby obserwujemy w tym momencie, obserwujemy bardziej wzmożony ruch na portalu marketingowym niż zazwyczaj, czyli na Rocket Jobs. Jakby sugerowało to, że rzeczywiście w tym segmencie teraz się więcej dzieje i więcej zmian jest niż w sektorze IT. Więc odpowiadając na to twoje pytanie, w tym momencie widzimy, że jest w pewnym sensie pauza, ale też jest to okazja do tego dla pewnych firm i widzimy także, ok, małe, średnie firmy zastanawiają się, co robić, ale na przykład duże firmy bardzo często twardo mówią nam, ok, rekrutujemy dalej, twardo szukamy i szukamy okazji do tego, żeby wręcz znaleźć pracowników na rynku, którzy będą relatywnie tańsi niż było to jeszcze miesiąc temu. No bo pytanie jest takie, tak jak mówimy, no na kryzysie zawsze ktoś skorzysta, pytanie kto obecnie to będzie, więc obserwując zdarzenie IT versus Rocket Jobs, no to widzimy, że więcej kandydatów zaczyna szukać niestandardowo na Rockecie. Na Just Joinie cały czas jest to podobna wartość, więc nie widać tutaj wzmożonego ruchu wśród kandydatów. Jeżeli chodzi o firmy, to na Just Joinie nie obserwujemy dużych zmian. Na Rockecie to też zmiany nie są duże, ale są większe niż na Just Join IT, tak? Więc w tym momencie, tak jak patrzymy po całej branży, widzimy, że ilość dostępnych ofert pracy zaczyna maleć. To jest wszędzie, no, monitorujemy każdy portal w Polsce, więc jakby jeżeli ktoś wam mówi, że u niego ilość ogłoszeń się zwiększa, to raczej nie będzie to prawdą. I analizując to per segment, no to póki co IT trzyma się najlepiej, jeżeli chodzi o tą obecną sytuację, a jeżeli chodzi o klientów, no to tutaj też to zależy, bo słyszałem, że powiedzmy, nie wiem, Social Tigersi chyba 3 nowe pozycje wrzucili do rekrutacji, więc pytanie po prostu, kto ma pewnie jaki portfel klienta, kto tak naprawdę potrafi się odnaleźć w tej sytuacji, kto też właśnie, tak jak mówił Kuba, ma przygotowaną, powiedzmy, poduszkę finansową na te złe czasy i wie, że jest w stanie już być jakby ofensywnie nastawiony do tego, więc wydaje mi się, że ta sytuacja też się będzie zmieniać i z miesiąca na miesiąc, czy też z tygodnia na tydzień. Natomiast no, w chwili obecnej firmy miały shift pod tytułem przechodzimy na pracę zdalną, jak to w ogóle zrobić. I zobaczymy teraz tak naprawdę, jak będą wyglądały te procesy rekrutacyjne. No i my też jesteśmy po to i my staramy się jak najbardziej tylko jesteśmy w stanie pomóc firmom, bo też wiemy, że w obecnych czasach, tak jak w czasach ogólnotrwających hossy, firmy potrafiły budować ten swój employer branding na zasadzie na kanwie takiego sukcesu generalnego, ale nie każda firma, która potrafiła budować swój employer branding w czasach generalnie hossy, będzie potrafiła to robić w czasach takiej bessy. I pytanie jest takie, kto będzie w stanie to robić w obecnej sytuacji i kto zrozumie pierwszy, że rzeczywiście te działania obecne zaprocentują mu po prostu na przyszłość, ten myślę wygra i zaskarbi sobie uwagę i zaskarbi sobie serducho potencjalnych pracodawców, pracowników i potencjalnych osób, które szukają tej pracy, więc to będzie ciekawe, w jaki sposób firmy będą się też pozycjonowały po prostu w tym kryzysie, bo z pewnością będzie grupa firm, które będą intensyfikować właśnie wydatki czy na rekrutację, czy na employer branding, po to, aby pokazać, że jesteśmy taką bezpieczną przystanią na te trudne czasy, bo wiadomo, że każdy tydzień jest inny i różnie może być, natomiast obserwujemy jakby to, że korporacje i średnie firmy stoją stabilnie i nie zmieniają w tym momencie za bardzo swojego podejścia. Małe firmy jako pierwsze zastanawiają się i redukują pewnego rodzaju koszty. Tak to wygląda obecnie. Jeszcze dając perspektywę finansową, my obsługujemy też grupę agencji digitalowych, i no, ewidentnie widać, że nie każdego dotyka kryzys, tak kompletnie szczerze. Są agencje, które totalnie mają złote czasy i no, dzisiaj e-commerce kwitnie, no, nie ma się co oszukiwać. W sensie ludzie kupują w e-commerce i to naprawdę działa, idzie i się rozwija. I widzimy parę agencji, które no, fenomenalnie
się aktualnie zachowują, mają niesamowite wyniki finansowe i im idzie to świetnie. Ale faktycznie w takiej ogólnej ocenie też widzimy, że branża marketingowa delikatnie mocniej drży niż branża software house'owa. Tam są fajne, dobre, długie kontrakty. Jeżeli ktoś faktycznie robi, jeżeli ktoś nie robi body leasingu, tylko jest wpięty w jakkolwiek korowy projekt. No bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o finanse firmy, to o twoich finansach decyduje to, w jak bardzo korowych i kluczowych procesach klienta jesteś. Jeżeli jesteś w kluczowych procesach klienta, jako outsourcer, mała szansa, podwykonawca, mała szansa, że gdyby szybko zacznie się coś dziać. Jeżeli natomiast robisz usługi o niskiej wartości, można cię łatwo podmienić i faktycznie nie wnosisz do życia klienta wartości, no to myślę, że rzędu pięciokrotnie szybciej odczujesz aktualny kryzys. Ja mam jeszcze, Kuba, do ciebie pytanie, bo tutaj się pojawiło poza naszą grupą pytanie, a co w momencie, jeżeli firma nie zrobiła sobie poduszki finansowej? Czy ona ma w ogóle szansę przetrwać te ciężkie czasy bez poduszki finansowej? Ma, robiąc mega agresywne cięcia, robiąc bardzo dobre review portfela, mając super policzone rzeczy, mając cyfry zrobione pod żyletkę i to jest główna metoda wyjścia. W sensie dzisiaj, jeżeli nie miałeś zrobionej poduszki, to na żyletkę musisz mieć zrobione cyfry. W sensie naprawdę musisz znać w trybie tygodniowym wszystkie koszty i dopiero wtedy masz szansę tym zarządzać, bo jeżeli zawsze, na ogół masz, nie masz poduszki, miałeś luźne podejście do zarządzania finansami prawie zawsze, no chyba, że super inwestowałeś. Ale teraz znowu ważne jest, żeby dobrze policzyć zwroty na inwestycjach, dobrze je poklasyfikować, dobrze je sobie rozłożyć na przynajmniej trzy grupy, te, które nie mają potencjału, te, które mają bardzo wysoki potencjał i te, które szybko zarobią. No i to wszystko z klientami robimy, znaczy robimy takie mapy, robimy im planowanie scenariuszowe, znaczy zastanawiamy się nad dwoma scenariuszami rozwoju sytuacji i to na pewno daje, no to jest tak trochę jak włączenie wycieraczek w samochodzie, zaczynasz wreszcie widzieć, co jest jutro, w sensie jakkolwiek. Oczywiście nie wiesz, co się wydarzy z klientami, natomiast w sekundzie, w której to się wydarza, to już wiesz, co to znaczy dla twojego wyniku. I znacznie szybciej podejmujesz decyzję. I znacznie bardziej w punkt widzisz, co się może wydarzyć. I jeszcze taka jedna rada. Moim zdaniem, to radzimy klientom w trudnej sytuacji, albo na czym się skupiamy pracując razem, jest to, że nazywamy sobie, co jest sercem firmy. Jak gdyby nie jest problemem, tak jak ja rozumiem rolnictwo, nie jest problemem to, że ci się, wiesz, cała winiarnia albo większość winiarni spali. Problem jest to, że nie masz zarodka, na którym to odbudujesz. I moim zdaniem ważniejsze jest to, żeby za rok wyjść z jakościowym zarodkiem, czyli z tym sercem firmy, tak naprawdę to zwolnić większość handlowców, jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, a najlepszego sobie zostawić i jeszcze mu zostawić pensję, albo ją usztywnić, no bo za rok będziesz potrzebował najlepszego gościa, najlepszego programisty, najlepszego marketera i najlepszego gościa od rozwoju, co jest tam dla ciebie ważne i na nich odbudujesz firmę. I ważne jest, żeby nie zwalniać najdroższych, tylko najsłabszych, a to jest jak gdyby zupełnie inna jakość, bo często się tnie koszt od największych pozycji, co jest absurdalne, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zatrzymać model biznesowy, kluczowe wartości i z nimi przejść przez kryzys, a nie żeby ten pociąć koszty, jak gdyby, które popadnie, no bo to ci nie pomaga. To cię doprowadzi donikąd, bo przeżyjesz do grudnia, ale w marcu nie przeżyjesz, bo ci, którzy zrobili to dobrze, zeżrą cię na rynku. Okej. To nie jest tak, że fala uniesie wszystkich. Fala uniesie tylko mądrych. Okej. Mam teraz jeszcze pytanie do Dawida. Dawid, co sądzisz o takim modelu, który coraz częściej na Zachodzie funkcjonuje, że te firmy, które pracują zdalnie, korzystają z pomocy psychologów, psychoterapeutów, żeby właśnie tym osobom, które nie dostosowały się do pracy zdalnej, żeby dać im takie wsparcie? Co sądzisz o korzystaniu z takich osób, tak? Absolutnie genialne. W tamtym tygodniu firma też wysłała newsletter do pracowników, w których zamieściła listę dobrych, rekomendowanych psychologów, psychoterapeutów, którzy są w stanie ci pomóc w tym trudnym okresie. Moim zdaniem to jest niesamowicie ważne. Widzimy też, jak trudno
społeczeństwu przyznać się do problemów psychologicznych, mentalnych. To jest nadal temat tabu. Tak powiedziałbym, że w Polsce bardzo. Więc jeżeli nie damy komuś łyżeczką czegoś, nie zrobimy tego spoon feeding, nie pokażemy, nie wskażemy, nie damy wsparcia, nie powiemy z góry, hej, to jest okej. Okay. A jeszcze najlepiej, jak ktoś da przykład, poszedłem, to nie jest nic, to nie ujmuje ci niczego. Robisz to, żeby przetrwać, a potencjalnie stać się lepszym nawet człowiekiem, mieć jakąś wiedzę, którą później możesz wykorzystać też, żeby pomóc innym. Dla mnie to jest genialne. Takie profesjonalne wsparcie jest super ważne teraz, i wiem, że niektóre firmy mają tego typu specjalistów on-site po prostu dostępnych. Mamy też firmy, które mają, wiesz, masażystów na miejscu, mają kuchnię na miejscu i są niektóre firmy, które mają też tego typu wsparcie lokalnego psychologa. Dlatego jeżeli mieliśmy psychologa w szkołach, jako dzieciaki, kojarzę coś takiego, sporo szkół miało lokalnego psychologa, to dlaczego my teraz w ogromnym napięciu, w świecie, który tak szybko się zmienia, który tak szybko goni, mamy tyle obowiązków, musimy podejmować tyle decyzji, w których często nie ma precedensu, musimy podejmować decyzje, gdzie nie mamy od kogo nauczyć się, jak podejmować je mądrze, bo wyzwania, przed którymi stoimy teraz w obecnym świecie, są często inne niż wyzwania, przed którymi stali nasi rodzice, nasi dziadkowie. Ja nie mówię, że one są trudniejsze, ale są po prostu inne. Bardzo rzeczy, wiele dzieje się szybko, nie znamy ich jeszcze konsekwencji. Więc posiadanie jakiegoś wsparcia, takiej poduszki, tym razem nie finansowej, ale mentalnej, jak upadnę, to się podniosę, albo nie spadnę tak super nisko, moim zdaniem jest niesamowicie ważne. Jasne. Pytam dlatego, że rozmawiałem ostatnio ze znajomym z takiej zaprzyjaźnionej firmy i właśnie powiedział, że w tym się takiego terapeuty korzystają przez internet, bo mają takie sytuacje, że kiedyś jak pracownik wychodził do pracy, do biura, to zostawiał te problemy za sobą. Teraz jakby nie wychodzi i nie ma miejsca, do którego, w którym zostawi te problemy, więc te wsparcie psychologa, mentora czy coacha, jakkolwiek pejoratywnie by to nie brzmiało, to jakby daje podobno dobre efekty w aktualnej sytuacji. To jest super ważne. Ja jak pisałem artykuły takie większe, odnośnie, dzieląc się doświadczeniami moimi z pracy zdalnej, to poruszałem takie punkty najważniejsze dla twojej higieny psychicznej. Jednym z nich był właśnie posiadanie osobnego sprzętu i osobnego pomieszczenia dla pracy zdalną, ze względu na ten element, o którym ty mówisz. Nie chodzi o samą produktywność, pracę głęboką, nikt nie będzie ci przerywał. Tylko kiedy kończysz pracę, wiesz, że skończyłeś pracę. Masz coś, co cię wyzwala. Mamy sportowców, którzy zapalają się na dźwięk jakiejś muzyki, wiedzą, że okej, to jest czas startu, powtarzają sobie coś w głowach. Kiedy czytałem o high performersach, wielu z nich ma jakiś trigger, który ich uruchamia i który też mówi, okej, teraz uspokajamy się. Moja adrenalina może opaść, a mój kortyzol nie musi tak szaleć, rzeczywiście nie potrzebuje takiej stymulacji, nie potrzebuje takiego skupienia. Mogę jakoś zarządzać lepiej swoim ciałem, więc wiele osób robi to nieświadomie, po prostu wychodzi z pracy, okej, tam jest praca, tu jest dom, tu jest rodzina, tu jest zabawa, rozrywka. Ale rzeczywiście możemy też sami manipulować tego typu elementami w naszym życiu, manipulować nie w kontekście pejoratywnym, tylko dokonywać jakichś modyfikacji w obecnym setupie. Więc to jest istotne, posiadanie tego typu wsparcia, posiadanie tego typu wiedzy i sądzę, że jeżeli firma coś takiego zaoferuje, jakkolwiek, na jakimkolwiek poziomie, ja nie mówię, że to musi być dedykowany specjalista, ale za każdym razem, moim zdaniem, kiedy firma dotyka takich elementów ludzkich, życia prywatnego i mówi, że troszczy się o ciebie, nawet jeżeli ich intencja jest taka, ja chcę mieć zdrowego pracownika, który będzie dla mnie produktywny, nie interesuje mnie to, czy jesteś dobrym ojcem, dobrą żoną, dobrym rodzicem, to totalnie mnie nie interesuje dobrą matką. Intencja firmy jest taka, że chcemy mieć zdrowego pracownika, wróci do nas, będzie skuteczny, nic mu się nie stanie, nie dzieje mu się krzywda, chcemy dbać o coś, co generuje mi pieniądze jako właścicielowi biznesu. Ale wiele osób odbierze to, wow, oni się troszczą o moje życie prywatne. Nie zakładam negatywnej intencji, bo koniec końców nic na tym nie tracę. Firma zyskuje, ma dobrego pracownika, pracownik ma dodatkowy zapas motywacji plus samą wartość wyciągniętą z tej operacji, z konkretnej wartości wniesionej. I motywacja, lojalność długoterminowa przy tego typu zabiegach jest fajna. Takie małe rzeczy budują kulturę organizacyjną, przywiązanie do zespołu, moim zdaniem fantastyczne. Piotr, co sądzisz o tym? No, ja muszę przyznać, że sytuacja jest taka, że
musimy sobie jakoś z tym radzić i nie podejrzewam, że za 2 tygodnie możemy dojść do jeszcze nowych wniosków, tak naprawdę. I wiecie, jeżeli ten stan się utrzyma jeszcze przez miesiąc, to będziemy żyć w jeszcze zupełnie innej rzeczywistości niż jesteśmy obecnie, moim zdaniem. No i właśnie pytanie jest moje takie, jak wy uważacie, jak długo, jakby pytanie, czy się do tego dostosujemy jakby bezboleśnie, jako branża, w której pracujemy, czyli IT, internet, e-commerce i tak dalej, czy może jednak to będzie dla nas nieco większym szokiem, bo tak jak tutaj Kuba mówił, że właśnie e-commerce mocno w zróżnicowany sposób odczuwa to i są tematy, które po prostu gigantycznie wybuchły teraz i mają coraz to lepsze wyniki i sam znam parę takich przykładów, jeżeli chodzi właśnie o biznesy typu e-commerce. Natomiast jest też takie powiedzenie, że nie tyle powiedzenie, co fakt, że jakby koniec końców nie wygrywa ten, który jest najinteligentniejszy, ani ten, który jest najsilniejszy, ale ten, który jest się w stanie najszybciej zaadoptować i najlepiej zaadoptować do sytuacji. I myślę, że właśnie to będzie kluczem, to jak dana firma, jak dana organizacja zaadoptuje się do danej sytuacji. I to, czy ktoś, wiadomo, pieniądze pomagają, bo one sprawiają, że rzeczywiście mamy poczucie bezpieczeństwa i wiemy, że nie musimy robić jakichś wielkich cięć przez jakiś okres czasu, jeżeli oczywiście wychodzimy z takiego założenia, że gdzieś to będzie się utrzymywać przez jakiś dłuższy okres. Natomiast im szybciej się, myślę, do tego jakby dostosujemy i zaadoptujemy, tym więcej będziemy mogli wygrać i z tego stanu defensywnego i stanu pod tytułem róbmy optymalizację, przejdziemy do ofensywy. Ja tak postrzegam obecną sytuację, jeżeli miałbym patrzeć pod kątem szans i zagrożeń, czyli staram się jak najszybciej do tego dostosować, ale po to, żeby za chwilę tak naprawdę wyjść z czymś więcej. Sam byłem mega aktywny w socialach i na LinkedInie i wszędzie indziej, tak teraz dosyć mocno obserwuję to, co się dzieje, i dosyć mocno też dawkuje to, w jaki sposób komunikować się, szczególnie na LinkedInie, gdzie wcześniej prowadziłem bardzo zaawansowane statystyki i obecnie widzę, że rzeczywiście jakby te komunikaty od firm na LinkedInie wychodzą zupełnie inne niż kiedyś i jest tego zdecydowanie mniej. Widać, że jeszcze nie wiemy ogólnie, jak się w tym wszystkim odnaleźć, a im szybciej, ten, kto będzie wiedział, jak to wszystko układać sobie, ten szybciej na tym skorzysta dla dobra własnej firmy i swoich pracowników, więc to jest jakby obecnie taki mój główny przedmiot kontemplacji tak naprawdę. Okej. Okay. Pytanie do was, do każdego z oddzielna. Jak wy teraz dajecie sobie bufor psychiczny i odciążacie się od pracy w tych sytuacjach, gdy kiedyś chodziliście na piłkę, tak jak Piotrek, czy na siłownię, tak jak ktoś może z was? Jak teraz działacie, żeby się odciążyć? Kuba? To jest taka fajna kultura miutowania, więc musiałem odmiutować. Dla mnie odkryciem życia, ale to już odkryłem to 2-3 miesiące temu, przed kryzysem, była kalistenika i jak gdyby jakichś takich Niemców znalazłem na YouTubie, bo kompletnie nie mam czasu dojeżdżać na siłownię. I musiałem rozwiązać to w ten sposób, żeby ten trening robić w domu. I faktycznie bez jakiejś ekstremalnej ilości sprzętu, albo na pewno z takim sprzętem, który spokojnie chowa się do szafy, jesteś w stanie zrobić pełen trening siłowy. No a do tego nigdy jeszcze nie miałem takiego porządku w domu. I powiem wam, że to super robi dobrze na głowę. W sensie porządkuję wszystko. Po prostu jak gdyby docieram powoli do szafek, o których nie wiedziałem, że je mam, a tym bardziej do rzeczy, o których nie wiedziałem, że dalej je trzymam. Ale wydaje mi się, że w tym czasie porządek w domu i wyrzucenie stresu poprzez jakąśkolwiek formę treningu lub spacer to dla mnie są, no i to też moim zdaniem daje super warunki do dobrego jedzenia. To, tak jak gdyby właściwe odżywianie bardzo robi robotę w tych czasach, w każdych czasach, a teraz jednak ta obecność w domu i pewna forma bliskości lodówki, można ją użyć tak, że futrujesz co popadnie i tam non stop jedziesz zapiekanki, albo możesz naprawdę gdzieś tam popracować nad tą dietą w relatywnie tani sposób.
Na weekendowo, domowo, żeśmy urządzili taką, po prostu bierzemy jakieś fajne przepisy i się przez weekend uczymy coś fajnego gotować i to też jest mega fun. Okazało się, że to jest fajna rodzinna przygoda i jest to bardzo przyjemne. I naprawdę nie trzeba być mistrzem świata, żeby mieć radochę, bo nawet jak nie wychodzi, to dalej można znaleźć jakieś fragmenty, które wyszły. Dobra, dobra. Dawid, a u ciebie? Wiesz co, ta aktywność fizyczna jest super ważna. Tak do 10 lat, w czerwcu styknie 10 lat, chodzę na siłownię i teraz, kiedy tego brakuje, czuję spadek energii, a nie ta sama klarowność, bo to jest tak, że wiesz, zużywasz energię w trakcie treningu, ale po i następnego dnia czujesz się ożywiony po prostu, czujesz się lepiej, kiedy ta aktywność się pojawia. Dwa, zostawiasz tam jakieś negatywne emocje, hajpujesz też pozytywne emocje, jesteś w stanie to wzmocnić. Plus jakikolwiek wysiłek fizyczny, czy to będzie spacer, czy pobieganie, czy wyjechanie za miasto do lasu, to nadal będą jakieś endorfiny. Coś tam będzie się działo. Więc aktywność jest super ważna. Tego teraz nie ma, więc staram się robić coś w domu. Natomiast generalnie powiedziałbym każdemu, że to jest... Bardzo podoba mi się to, co powiedział Piotr o ofensywie i defensywie. Sytuacja obecnie jest trudna, ale super też ważne jest, ja tak mówię o tym, żeby być łagodnym dla siebie, dawać sobie czas, być wyrozumiałym, ale jednocześnie fajnie jest zaznaczyć, żeby czasem nie postawić się w sytuacji ofiary, żeby nie zacząć za bardzo się użalać nad sobą, nad swoją sytuacją, bo wtedy zamiast być łagodnym dla siebie, stracisz nadzieję na to, że będzie lepiej. Więc tak przejść teraz do ofensywy w kontekście rzeczy, które zawsze się da się robić. Każdy z nas na co dzień ma rzeczy, których mówi, ale chciałbym zrobić to, gdybym miał czas. Nie mogę się doczekać, aż pojadę na urlop, żeby coś zrobić. Teraz masz czas zaoszczędzony na chociażby dojazdach do pracy, więc może jest jakaś książka, którą chcesz przeczytać, może chcesz się nauczyć gotować, może chcesz nauczyć się komunikować w jakiś sposób, może jest jakiś język, którego chcesz się nauczyć, może to jest programowanie, może to jest jakaś nowa technologia, może chcesz nauczyć stać się na głowie, może chcesz się nauczyć robić szpagat, może zawsze chcesz zrobić cokolwiek. Teraz jest czas, żeby to robić. To jest ten czas. I ktoś mógłby spytać, a co jeżeli ta kwarantanna potrwa miesiącami? To tak mówię, nie masz na to wpływu, raz. Dwa, będziesz martwił się wtedy. A jeżeli skończy się wcześniej, to będziesz żałował, że nie wykorzystałeś tego czasu produktywnie, na ofensywie, robiąc rzeczy, które sprawiają ci przyjemność, które cię rozwijają, przygotowują cię do dalszego życia. To nie jest tak, że świat się kończy teraz, za rok umieramy, to koniec świata, nie będzie niczego. Nadal mamy do zaplanowania i przeżycia i doświadczenia kilkudziesięciu lat. Więc róbmy teraz rzeczy, które będą nam wnosiły jakąś wartość, będą nas rozwijały i będzie fajnie. I ja właśnie to robię. Staram się skupiać na robocie, staram się dawać jednak sobie, wykorzystuję ten czas, przez to, że go troszkę więcej, na to, żeby troszkę zwolnić w kontekście takim, to, co robiłem wcześniej w 8 godzin, pozwalam sobie zrobić w 9,5, żeby odpocząć po prostu, żeby dać głowie odpocząć. Nadal robię to samo, ale się tym nie stresuję. Jeżeli chcę zrobić przerwę, to teraz ją zrobię. Ważne jest też, żeby nie pójść do drugiego ekstremu, czyli rozbicie wszystkich rytuałów. Okej, teraz będę spał do tej godziny, będę zawalał sobie spanie, bo dłużej posiedzę program, bo nie muszę dojeżdżać do biura, nie muszę zdążyć na komunikację miejską i tak dalej. To też nie o to chodzi. Chodzi o taki zdrowy balans, w których pozwalasz sobie na rzeczy, które nie mogłeś sobie pozwolić wcześniej ze względu na ograniczenia czasowe i ilość energii. I teraz to robię. Są jakieś materiały, które chciałem przerobić, jakieś kursy, książki, nawiązać kontakt z kim dawno nie rozmawiałem. Teraz możesz zadzwonić do mamy i spędzić z nią 2 godziny na słuchawce i nie możesz mówić, o mamo, 3 miesiące nie miałem czasu, bo tak zarobiony jestem. No nie, możesz znaleźć ten czas, żeby się do tych ludzi odezwać i spędzić z nimi chwilę, czy pojawić się na Skype'ie, cokolwiek zrobić. I tak kreatywność, to jest dobry okres, sądzę, na kreatywność, rozwinięcie jakiegoś hobby, czy powrót do jakiegoś hobby i po prostu doświadczanie czegoś, co jednocześnie na takim poziomie neurobiologicznym pozwoli ci zrekompensować te straty, które ponosisz przez brak ekspozycji na innych ludzi. Więc jeżeli nie masz tej stymulacji ze świata zewnętrznego, to sam zapewnij sobie jakąś rozrywkę. I to nie będą nawet super proste rzeczy, rób to, na co masz ochotę, skupiaj się jednocześnie na przetrwaniu, musimy jakoś to przetrwać, więc się nie katuj, nie ciśnij się totalnie, ale jednocześnie nie stań się ofiarą. Nie użalaj się na sobą za bardzo, bo świat się nie skończył, tak naprawdę w większości z nas to nie dotyczy tak personalnie, jesteśmy jeszcze zdrowi i tak dalej, więc jest w porządku, rób co możesz, bądź rozsądny, balansuj to, świat się nie kończy. Więc ja to sobie powtarzam. Nie wiem, czy to jest dobry, ale na mnie razem to działa, więc sobie to powtarzam. Jest skuteczne. Jeszcze żyję, nie zaświrowałem, jestem produktywny, jestem skuteczny, jestem w miarę miły dla ludzi, więc chyba jest okej. Okay. Ale super. Też Dawid, jeszcze jedna rzecz. Pamiętajmy o tym, tak jak jesteśmy na tym callu, jak patrzymy na pytania, które idą,
że no z tego, co wiemy na dzisiaj na temat wirusa, nawet jak zachorujemy, to wyzdrowiejemy. To nie jest choroba śmiertelna w tej grupie wiekowej do 45 roku plus. Więc no, nawet jeśli, a prawdopodobnie zachorujemy, to i tak za miesiąc od tego zachorowania, tym bardziej nasze życie będzie mogło iść do przodu, bo już wiesz, że masz immunologię. Już totalnie nie masz się czym martwić. Okej. Jeszcze Piotr, a powiedz mi, jak ty sobie teraz radzisz? Zamieniłeś piłkę nożną na FIFA? Ja akurat zazwyczaj grałem w Football Managera niż w FIFA, ale akurat za bardzo uzależniłem się od tego, jak byłem w szkole i od sezonu 2005-2006 już odstawiłem to i staram się nie zerkać na to. Natomiast jak ja sobie radzę? Spaceruję tutaj. Ja akurat mieszkam nieopodal lasu, więc dużo czasu staram się tam spędzać. Rzeczywiście nie ma za bardzo tu ludzi, więc staram się wrzucić słuchawki na uszy i gdzieś wyjść, ewentualnie wsiąść w auto i po prostu pojeździć po mieście, słuchając muzyki i też myśleć po prostu. Więc jakby to są dwa rozwiązania, które mam. Spacery, bieganie bez ludzi i jeżdżenie samotne autem. Taki powolny objazd miasta, coś w tym stylu. No, teraz rozrywki łokieć. Są inne niż były. Zimny łokieć. Wiecie, no mówię, już ciężko mi jest po prostu patrzeć na te ekrany, jak teraz jeszcze wiem, że zaraz kolejne wideokole, kolejne spotkanie i te wszystkie spotkania polegają na tym, że trzeba się skupić na tym monitorze. No jest to moim zdaniem trudne w takim pełnym wymiarze, więc zawsze od 18 staram się od razu zrobić sobie po prostu przerwę i czy tak jak właśnie Kuba mówił, trening w domu, który zastępuje siłkę. Ja generalnie nigdy nie miałem serducha do chodzenia na siłownię, jakoś tak nie potrafiłem się zmotywować. Zazwyczaj lubię sporty, które polegają na rywalizacji i działania, które dają mi pewną adrenalinę. Dlatego jedyną jakby wysiłkiem fizycznym, który robię, to jest właśnie wysiłek w domu lub też właśnie gdzieś tam kalistenika kiedyś wcześniej, jeżeli chodzi o drążki i tak dalej. Więc staram się tak radzić z tą obecną sytuacją. Super, super. Ktoś coś jeszcze chciałby dopowiedzieć? Będziemy powoli kończyli. Myślę, że dużo fajnych tematów poruszyliśmy. Też mi się tak wydaje. Tak. Panowie, bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Naprawdę dużo cennej wiedzy. Oczywiście to nagranie będzie dostępne niedługo też poza grupą, natomiast oczywiście nasi grupowicze mają najlepiej, więc tutaj pierwsi ci będą oglądali. Bardzo dobrze. No, dokładnie. No i co? Życzę wam wszystkim zdrowia i naszym słuchaczom i wam panowie, żebyśmy jak najlepiej to przetrwali i żebyśmy wyszli z tego kryzysu silniejsi. Żebyśmy jak najszybciej spotkali się na żywo na Founders Mind. Mam nadzieję, dokładnie, że niedługo, Michał, zorganizujesz ten wydarzenie offline, bo też mieliśmy w zasadzie ledwo co na ostatni moment, prawda? Kiedy miała być data w ogóle tego wydarzenia? Wczoraj? Przedwczoraj? Wczoraj miał być Founders Might, niestety jak wiadomo nie odbył się, ale myślę, że na jesień się spotkamy. Szkoda, że nam jedna edycja jakby wypadnie, ale no wszystkich bardzo zachęcam, żeby ci, którzy jeszcze nie ten, to jak tylko ogłosimy nową datę, być może będą już warunki, żeby dołączyć do tej nowej edycji. Ale w Bieszczady twardo jedziemy, bo mamy zdanie, że w lipcu już będzie ok i sporo rozsądkowych przesłanek, że będzie ok, więc w Bieszczady jedziemy. O, super. Właśnie, to jest to drugie wydarzenie. Możecie to rozwinąć jeszcze właśnie? Tak. Jedziemy w Bieszczady i znaliśmy mega fajną nazwę na super wakacje. Tak. Moim zdaniem będziemy na Founders Camp. Ja jestem za. Super. Także abyśmy się zobaczyli jak najszybciej offline. Dokładnie. Super. Dzięki jeszcze raz, panowie. Wielka piątka. Dzięki wszystkim, na razie. Trzymajcie się dobrze. Dzięki. Pa, pa.